Jesteśmy na mapie Polski. Nowy Tomyśl. Mam leksykon ilustrowany z 1934 roku. I znam na pamięć definicję Nowego Tomyśla. 34 rok, leksykon Trzaski i Michalskiego. Nowy Tomyśl. Miasto w województwie wielkopolskim, 2000 mieszkańców. Fabryka żarówek i suszarnie ziemniaków. Tak było definiowane. 2000 mieszkańców. 2000 mieszkańców, to słuchajcie Państwo, ja teraz mówię o mieszkańcach zameldowanych. Nie wiem, jaka była metodologia 90 lat temu, ale u nas my liczymy tych zameldowanych. Więc proszę sobie wyobrazić, Boruja Kościelna na koniec zeszłego roku liczyła 1664 mieszkańców. Bukowiec ma prawie 1000. Czyli zobaczcie, przed wojną taki Nowy Tomyśl to były dwa Bukowce. I zmierzam do tego, że sąsiednie miasta, Wolsztyn liczył 4200 mieszkańców, a Grodzic Wielkopolski 5700. Był prawie trzykrotnie liczniejszy niż Nowy Tomyśl. I zobaczcie, w którym miejscu my jesteśmy po 90 latach. Pod względem demograficznym i rozwoju. Ogrodzic ma dzisiaj 18 km2. Tam burmistrz jakieś 20 lat temu powiększył granice miasta. My w Nowym Tomyślu, jeżeli chodzi o miasto, to zamykamy się w obrębie 6 km2. Ja to często podkreślam. To jest mniej więcej 2 na 3, tak? 2 km na 3. I tu żyje na koniec 2023 roku dokładnie 13 tysięcy osób bez 57, czyli 12 943 mieszkańców. I my stanowimy 1/3, nasza gmina w ogóle liczy 26 442 mieszkańców, no powiedzmy 26,5 tysiąca w przybliżeniu. I my stanowimy 1/3 jako gmina ludności całego powiatu nowotomyskiego, czyli można powiedzieć, że jesteśmy sercem i mózgiem powiatu. Ale warto zobaczyć na przestrzeni 90 lat, jaki skok tutaj został wykonany. Demograficzny, pod względem przedsiębiorczości, ale też organizacji życia i poziomu życia. Bo jeżeli Państwo zobaczycie budżet tegoroczny Nowego Tomyśla, gdzie my wcześniej różne, w ostatnich kilkunastu latach, różne zadania, niekoniecznie związane stricte z działalnością samorządu terytorialnego, zostały przypisane urzędnikom. Na przykład dystrybucją 500+. Kiedyś tego nie było, my się tym zajmowaliśmy. Wiadomo, że to OPS, ale to jest jednostka gminna, tak? I zmierzam do tego, że dzisiaj nasz budżet to jest 208 milionów złotych, jeżeli chodzi o wydatki. 208 milionów złotych. 208 milionów złotych to jeżeli przerzucimy to na przedsiębiorstwa prywatne, 50 milionów euro to jest linia graniczna, mała, a średnia spółka giełdowa. Warto to też mieć z tyłu głowy. Jesteśmy w miejscu, gdzie wiadomo, że o rozwoju miast, miasteczek zawsze decydowała komunikacja. Nowy Tomyśl na pewno zyskał dużo, jeżeli dobrze pamiętam, to był bodajże 2006 czy 5 rok, część z Państwa pewnie lepiej pamięta, gdzie zaczęto budować obwodnicę w kierunku Poznania. Oczywiście węzeł autostradowy dał najwięcej i linia międzynarodowa kolejowa Warszawa-Berlin. To zawsze decydowało o tym, czy miasto się będzie rozwijać, czy nie. My mamy to szczęśliwe położenie, że ta komunikacja tutaj jest dobrze zorganizowana, a inne miasta często tego nie mają. I my na tym zyskujemy. Jeżeli tego jeszcze nie widać, albo Państwo nie odczuwacie, to ja Was zapewniam, że to na pewno w najbliższych latach będzie procentować. Oprócz tego oczywiście zadania gminy to w głównej mierze organizacja życia mieszkańców. Od tego małego po tego najstarszego. I tutaj mamy też się czym pochwalić, dlatego że no sami Państwo wiecie, w samym Nowym Tomyślu mamy 3 szkoły podstawowe, 5 przedszkoli i oczywiście żłobek publiczny, gdzie nie każda gmina ma. Czyli ta sieć oświatowa razem ze żłobkiem jest dobrze zorganizowana. A dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że
my często w tych obiektywnych rankingach punktujemy, jeżeli chodzi o jakość wykształcenia naszych dzieci i młodzieży. To jest bardzo ważne. Sami wiecie, to jest bardzo ważne na przyszłość. Ktoś pałeczkę po nas przejmie. Chodzi o to, żeby to byli ludzie faktycznie przygotowani do tego przyjęcia. I teraz, 2018 rok, szanowni państwo, 42%, ponad 42% naszego budżetu gminnego to są wydatki związane z oświatą. Mówię to po to, żeby na sali każdy zrozumiał, jak ważna jest oświata w takich gminach. A u nas, mówię, dużo pieniędzy na to idzie, ale te pieniądze przekształcają się w jakość. To jest oczywiście kadra nauczycielska, całe zaplecze, bo wiadomo, że w szkole nie jest tylko nauczyciel. To często są stołówki i tak dalej, i tak dalej. I warto w to inwestować. Ale żebyście państwo mieli z tyłu głowy, bo ja zakładam, że tutaj pojawią się, jak będą pytania, często o drogi będziecie pytać, wiele innych kwestii. Też oświata. Oświata też jest ważna. I to jest obciążenie bardzo duże, bo kiedyś w budżecie prawie 50% było. W tej chwili jest to 42% w 2018. Inne kwestie w telegraficznym skrócie. Zadłużenie gminy. No tutaj jak te 9 lat temu zostawałem burmistrzem, to mówiono, że było zbyt duże. To można polemizować zawsze w statystyce. Jeżeli dobrze pamiętam, to było ponad 30 milionów. Jeżeli chodzi o początek tej kadencji, 2018 rok, to zadłużenie wynosiło mniej więcej 21 221 tysięcy złotych. W tej chwili na koniec ubiegłego roku ono spadło do 12 milionów, bodajże 673 tysięcy złotych. Czyli jest powiedzmy no 12,5 miliona złotych. O, dlaczego o tym też wspominam? Bo też warto wiedzieć, często też mnie, może nie atakowano, ale próbowano przekonać, że burmistrzu, no skoro nie ma pieniędzy na coś tam, na coś, no to jak pan tyle lat zmniejsza to zadłużenie, stara się racjonalnie, gospodarnie ciągnąć gminę, no to może warto zaciągnąć kredyt. No i uważam, zawsze wychodziłem z założenia, że tu jest Wielkopolska, no tu jest Wielkopolska. Więc należy gospodarować racjonalnie i też mieć z tyłu głowy, że mogą różne sytuacje wystąpić. No i uważam, że na koniec tej kadencji ta sytuacja finansowa gminy nie jest zła, a nawet dobra, ale zobaczcie państwo, co się wydarzyło na przestrzeni 5,5 roku. Bo ja podsumowuję kadencję. Ona miała być krótsza. Ustawodawca tak zadecydował, że ona trwa 5,5 roku. Tego się nikt nie spodziewał. A po drodze my, samorządowcy, bo to nie tylko o mnie chodzi, przeszliśmy przez 3 potężne kryzysy. O jakim się filozofom nie śniło? Ja pamiętam dokładnie 4 marca, jak się pandemia zaczęła, pierwszy w Polsce przypadek, mężczyzna wjeżdżający z Niemiec autobusem do Cigacic. Ja to pamiętam doskonale, dlatego że my 3 dni później mieliśmy największą imprezę sportową, bo później jeszcze byli ciężarowcy, ale w ten czas to była największa impreza sportowa w historii naszego młodego miasta, czyli Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin seniorów. To było wydarzenie naprawdę bez precedensu, no i od trzech dni już COVID w Polsce. Nikt nie wiedział, jak się zachowywać. Sami państwo wiecie, my już zapominamy powoli o tym, co tu się działo. Co się działo w szpitalu, jak wyglądała kwestia, jak w maseczkach wszyscy chodziliśmy. Naprawdę to było coś ekstraordynaryjnego. Nikt nie wiedział, jak się zachować. Dzisiaj z perspektywy czasu jesteśmy mądrzejsi. Doszedł kryzys energetyczny, gdzie ja pamiętam, jak wywiesiliśmy baner, żeby zachęcić, bo radni też poparli. Ja uważam dzisiaj, cofając się w tamte lata, że to była słuszna decyzja, że my w budżecie gminy wyasygnowaliśmy w tamtym czasie, bo to przez różne lata były te kwoty, ale w pewnym momencie 548 tysięcy złotych wydaliśmy na dofinansowanie dla mieszkańców, żeby zmieniali te piece, kopciuchy na bardziej ekologiczne, na ogół gazowe. No wiadomo, tam pompy ciepła też były w uchwale, ale generalnie gazowe. I dosłownie kilka dni po tym, jak ten baner zawisł, to się okazało, że ceny gazu wystrzeliły
no przepraszam za wyrażenie, no w kosmos właściwie, wykładniczo. To nie był delikatny wzrost, on był wykładniczy. No i przyszedł jeszcze kryzys związany z wybuchem wojny u naszego sąsiada w Ukrainie, gdzie też, no sami Państwo pamiętacie, jak ci biedni ludzie zaczęli tutaj uciekać właściwie tak jak stali. I też nikt nie wiedział w pierwszych tygodniach czy miesiącach, jak to będzie wyglądało, jak to się skończy. I też stanęliśmy na wysokości zadania. Stanęliśmy, liczba mnoga, i samorząd gminny, powiatowy, i państwo. Bo ja pamiętam doskonale, jakie były też oddolne zachowania, i chwała wam za to. Bo uważam, że tutaj zachowaliśmy się przyzwoicie jako społeczeństwo, jako Polacy, no i tu na tym szczeblu najmniejszym również. I do dzisiaj wiem, że niektórzy pomagają. To nie jest łatwe, bo ci uciekinierzy przecież tyle lat już żyją z nami, a są ich w sumie przecież miliony. I to nie jest łatwe, a nie wiadomo, co najbliższa przyszłość też przyniesie. I o tym wszystkim należy pamiętać, próbując jakby spiąć klamrę i podsumować kadencję 5,5-letnią, która się za chwilę skończy. I jeszcze w skrócie, chciałbym Państwu, bo za chwilę przejdziemy do tych poszczególnych punktów i myślę, że te pytania też będą ważne, tak? No bo to jest ta interakcja. Państwo rozumieją, macie swoje bolączki i czasami powiecie coś ciekawego, bo na przykład pamiętam ostatnie spotkanie sprzed tych kilku dobrych miesięcy. Pani prosiła o delikatną sprawę, właściwie taką małej wagi, i chodziło o nieżyjącego, a pamiętanego przez te starsze pokolenia profesora naszej szkoły, pana Musiała. Chodziło o tablicę w tym mniejszym parku, gdzie mamy fontannę tężnię, że brakuje takiej tablicy. No i właśnie te spotkania powodują, że ta tablica dzisiaj, jak Państwo tam pójdziecie, zobaczycie, jest. Więc ja sobie cenię nawet takie drobne jakieś tematy. To jest okazja dla mieszkańca, żeby móc wskazać bolączkę, może nie taką wielką, inwestycyjną. I kończąc już ten wątek, bo za chwilę pokażemy na filmie, co się wydarzyło. To są wybrane kwestie, głównie inwestycje. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem filmik, to ja o niektórych tych inwestycjach zapomniałem. Bo tak wygląda rzeczywistość w samorządzie gminnym. Jest zespół pracowników, to też muszę uczciwie powiedzieć, jeżeli w urzędzie jest 90 pracowników, są jednostki organizacyjne, 3 spółki prawa handlowego, są szkoły, o których wspomniałem, są szkoły na wsiach. Z tego też jestem dumny, że w tych latach udało się utrzymać szkoły wiejskie. Bo różnie z tym w Polsce bywało. Udało nam się rozbudować żłobek, to też jest cenne. Dlaczego? Demografia. My mamy, co dzisiaj jest w mniejszości i w województwie, i w Polsce, mamy dodatni przyrost naturalny jeszcze. Według danych statystycznych w 2023 roku urodziło się 214 dzieci tutaj na naszym terenie, natomiast do 12 marca 45 dzieci. Ale ważna jest też migracja zewnętrzna. Chodzi o to, że bilans, patrząc na ilość osób, które codziennie gdzieś wyjeżdża rano do pracy poza gminę, a patrząc na ilość osób, które tutaj przyjeżdżają spoza naszej gminy pracować, to ta migracja jest dodatna. I to też jest kolejna siła napędowa tego, że Nowy Domyśl się dynamicznie rozwija. To są przedsiębiorcy, miejsca pracy. Bezrobocie, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, tutaj jest bardzo niskie, ono wynosi około tych 2%. I rynek pracy, no w tej chwili, ja jak mam gości z zewnątrz, czy z Polski, czy z zagranicy, to często plastycznie mówię tak, no słuchajcie, w granicach miasta, tych 6 km², my mamy potężne zakłady pracy, w tym sensie, że mamy, oto jest Kulab Hifa, gdzieś około 2200-2500 pracowników, mamy Phoenix Contact, około 3000 pracowników, jest firma Berotu, już nie pamiętam, powiedzmy 700 chyba osób, mamy Kiela, 400 bodajże 50 osób i teraz najważniejsze, ostatnie miesiące, słuchajcie Państwo, no tego nie ma w powiecie, tego nie ma w innych powiatach tutaj przyległych. Ja sobie nie przypominam, żeby powstawał budynek, który będzie miał 45 metrów wysokości. Chodzi o Joserę. Zakład, który tutaj gdzieś był,
Nie każdy nawet go dostrzegał w sensie ilości tych pracowników, tego co robią. To jest ta sucha karma dla zwierząt. A ja miałem, bo to często tak występuje. Przyjechali właściciele z Niemiec do urzędu. Rozmawialiśmy. Przedstawili swoje postulaty, bo powiedzieli, że są skłonni zainwestować tu w tym miasteczku. Tu na zachodzie Polski, gdzie już mają mały zakładzik. Ale równie dobrze zainwestują w RFN-ie, w swoim macierzystym miejscu. To jest klasyka gatunku, tylko trzeba spełnić pewne warunki. Głównie chodziło o kwestie wodociągowe i tutaj wielki ukłon, bo mamy tę spółkę gminną PWiK, gdzie pan prezes Wichtowski i jego pracownicy, to jest grana ekipa i doceniana. I słuchajcie państwo, jak zobaczycie rankingi ogólnopolskie, w Polsce jest ponad 1000 miasteczek. Jest taki jej ranking mówiący o liczbach w Polsce. To my jesteśmy zawsze w czołówce, w pierwszej 50-300, jeżeli chodzi o kwestie z wodociągowania gminy. Także to jest też duży ukłon dla mojego poprzednika, dla pana Henryka Szymańskiego też, byłego prezesa PWiK, późniejszego też burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. To świadczy o tym, że tutaj często ludzie są dobrze wybrani na te stanowiska, odpowiedzialni, pracowici, chcą się pracować, znają się na swojej robocie. I skończyło się tym, że ci ludzie z Niemiec zainwestowali w nowym Tomyślu. Bo ja musiałem 3 razy to czytać, bo myślałem, że to jest pomyłka. 280 milionów złotych. 280 milionów złotych. Tu. Mogli to zrobić gdzieś indziej. I takie rzeczy należy doceniać i mieć świadomość, bo może, zakładam, że duża część z państwa może tego nawet nie wiedzieć. I nowy Tomyśl naprawdę moim zdaniem dobrze się rozwija. Będą zawsze obszary, gdzie albo państwo będziecie czekać na poprawę jakości życia, zawsze pojawi się coś nowego, ale w ostatnim czasie też, zobaczcie, powstał dworzec kolejowy, to oczywiście nie jest zadanie, to nie jest inwestycja gminy, ja sobie tego nie przypisuję, ale my z kolei zrobiliśmy w końcu porządny parking na ponad 100 miejsc, tak? Sami państwo wiecie, jak się parkowało przez wiele, wiele lat. Ale czasami to też trwa. To nie jest tak, że tu jest brak dobrej woli, bo to muszą być spełnione kilka warunków. Trzeba mieć chęci, pomysł, trzeba mieć ludzi, którzy potrafią ten pomysł przełożyć na projekt i kosztorys inwestycyjny i w końcu trzeba mieć środki, no i znaleźć dobrego wykonawcę, tak? Bo z tym też mieliśmy problemy. Czasami to wygląda tak, przykład projektowania ulicy Leśnej, gdzie ja pamiętam 2015 rok, z kilkoma radnymi z poprzedniej kadencji, bardzo pchaliśmy do przodu, róbmy Leśną. Leśną robimy dopiero dzisiaj. Za 6,5 miliona mniej więcej udało się zrobić z dofinansowaniem, ale zobaczcie państwo po ilu latach. Od 2015. Po drodze jeden projektant nie sprawdził się, trzeba było rozwiązać z nim umowę. To samo dotyczyło szlaku rowerowego do Jastrzębska Starego. Projektant Godeta, mimo że podpisał umowę, nie wywiązał się z niej, trzeba było rozwiązać. Czasami, mówię, to są jakieś czynniki od nas niezależne, państwo tego nie widzicie, denerwujecie się, no ale tak to w tej rzeczywistości samorządowej wygląda. No i to jest chyba wszystko w wielkim skrócie. Zobaczmy inwestycje. Ja jeszcze zobaczę, czy miałem jakieś hasła do omówienia. Na razie zobaczmy, co było. To jest część wybranych inwestycji. To zarówno będzie z Nowego Tomyśla, jak i z terenów wiejskich. Tylko jeszcze kończąc liczbami, bo zaczynałem od nich. Jeżeli chodzi o wydatki w tej ubiegającej kadencji, czyli od 2018 roku majątkowe, to jest mniej więcej suma tych 5 ponad lat, to jest 130 milionów złotych, a jeżeli chodzi o drogi, to jeżeli dobrze pamiętam, to jest około 53 milionów złotych. To zapraszam do obejrzenia tego filmiku. Ogłosimy wyniki rankingu Gmina Dobra do Życia, w którym dodana jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce, a także rozstrzygniemy konkurs Biznes Dobry dla Gminy, w którym nagradzamy firmy mające znaczny wpływ na lokalny rozwój. Trwa właśnie uroczysta gala, ogłoszenie wyników kolejnej edycji rankingu Gmina Dobra do Życia.
rankingu organizowanego przez Polską Agencję Prasową. Jest to ranking obiektywny. 63 wskaźniki mówią o tym, które gminy w Polsce, jakie samorządy są najlepsze w różnych kategoriach. Miło mi poinformować, że nasza gmina Nowy Tomyśl zajęła w tym roku 5. miejsce w kategorii gmina z siedzibą powiatu. Jest to olbrzymie wyróżnienie. Chciałbym podziękować mieszkańcom, pracodawcom oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i spółek gminnych za to, że wspólnie, kolektywnie przyczynili się do tego sukcesu. Jest to niebywałe wyróżnienie. Przed nami tylko 4 inne samorządy, no a my w tym roku na 5. miejscu. Nagrodę odbierze pan burmistrz Włodzimierz Hitler. Miło mi poinformować, że dzisiaj odebrałem w Poznaniu ten oto medal. Jest to duże wyróżnienie w rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, w rankingu powiatów. Otóż nasza gmina zajęła miejsce pierwsze. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o powiat nowotomyski. W 16 kategoriach one są mierzalne, matematyczne, mierzone na mieszkańca, więc można śmiało powiedzieć, że tutaj, na terenie powiatu, to Nowy Tomyśl dominuje. Nie zawsze jest tak, że miasto, czy gmina z takim miastem jest tym liderem, dlatego że na przykład w powiecie grodziskim taki tytuł lidera uzyskała gmina Kamieniec. Ten sukces to jest wynik pracy między innymi urzędników tutejszego urzędu, ale również jednostek organizacyjnych gminy, na przykład naszych szkół. Jedno z kryterium to były wyniki egzaminów ósmoklasistów. Uważam, że to jest kolejny dowód na to, że nasza gmina rozwija się dynamicznie, nie mamy się czego wstydzić i również ten ranking pokazał, że tutaj przyjeżdżają inne osoby z Polski, ta migracja jest dodatnia. Mam nadzieję, że ten rozwój utrzyma się w najbliższych latach i wszyscy możemy być dumni i cieszyć się, że mieszkamy w Nowym Tomyślu. To jest gmina, która jest doceniana zarówno w kraju, jak i w województwie. Wybrane inwestycje gminne w latach 2018-2024. Rewitalizacja Parku Feliksa. Budowa publicznej automatycznej toalety w Parku Feliksa. Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozbudowa kompleksu sportowego Orlik wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowa nawierzchni ulicy Wypoczynkowej. Budowa parkingu przy ulicy Olchowej. Budowa ronda miasta partnerskiego Bizenta. Przebudowa budynku miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej wraz z rozbudową o windę osobową. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, chodnikiem i drogą przy ulicy Szpitalnej. Budowa strefy sportu w Parku Feliksa. Budowa sztucznego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1. Utwardzanie ścieżek w Parku Feliksa. Oświetlenie Placu Niepodległości. Oświetlenie Placu Chopina. Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych. Budowa drewnianej wiaty na terenie ogrodu zoologicznego. Budowa rowerowego toru przeszkód Pantrak.
Zielone przystanki w Nowym Tomyślu. Budowa ulicy Spacerowej. Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 imienia Feliksa Szowickiego. Częściowa wymiana stolarki okiennej z wymianą parapetów w Szkole Podstawowej nr 2. Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej. Budowa drogi na ulicy Wiatrakowej. Przebudowa ulicy Śniadeckich. Przebudowa nawierzchni ulicy Działkowej. Termomodernizacja i rozbudowa żłobka Złoty Promyk. Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa ulic Hołowni, Koszykowej oraz Zaułek. Budowa parkingu przy dworcu PKP. Wybrane inwestycje gminne na obszarach wiejskich. Budowa pieca chlebowego w Nowej Róży. Przebudowa jezdni i chodników na Placu Kościelnym w Boruj Kościelnej. Utwardzenie z kostki brukowej drogi dojazdowej do cmentarza w Sądomach. Budowa parkingu przy zespole przedszkolno-szkolnym w Bukowcu wraz z drogą dojazdową, chodnikiem i oświetleniem. Przebudowa drogi dojazdowej w Sądomach. Budowa ulicy Spożyckiej w Bukowcu. Remont obiektu sportowego w ramach programu Szatnia na medal w Jastrzębsku Starym. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorku w Sękowie. Budowa drogi z płyt betonowych w Sękowie w kierunku Przyłęku. Remont nawierzchni drogi gminnej w Glinie. Budowa drogi z płyt betonowych w Róży w kierunku Kozich Lasek. Przebudowa ulicy Błonie w Bukowcu. Przebudowa ulicy Sądowskiej w Glinie w kierunku Sądo. Budowa wielofunkcyjnego boiska w Jastrzębsku Starym. Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Boruj Kościelnej na 7 lokali mieszkalnych. Budowa drogi gminnej w Przyłęku, tak zwana mała obwodnica Nowego Tomyśla. Oświetlenie ścieżki rowerowej na trasie Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna. Przebudowa ulicy Sportowej w Bukowcu. Budowa altany przy jeziorku w Sękowie. Budowa przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Glinie. Modernizacja drogi gminnej w Przyłęku w kierunku Wigwamu. Budowa świetlicy wiejskiej w Chojnikach. Remont przedłużenia ulicy Komunalnej w Glinie. Budowa ulicy Lutowej w Glinie. Budowa świetlicy wiejskiej w Grubsku. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Boruj Kościelnej. Przebudowa drogi grunkowej w Sękowie. Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Starym Tomyślu. Przebudowa drogi gruntowej w Przyłęku w kierunku Bolewic.
budowa części drogi dojazdowej do Świetlicy Wiejskiej w Domyślu, budowa ulicy Leśnej w Paproci. W dniu dzisiejszym dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przekazał ogłoszenie do Dziennika Zamówień Publicznych o przetargu nieograniczonym na realizację budowy niniejszego wiaduktu. Szanowni Państwo, no widzieliście jakiś tam wycinek tego, co się działo. Zacznę od końca. Wiadukt. Wiadukt, na który czekają pokolenia Nowotomyślan. Jestem po rozmowie z panią dr Zofią Szalczyk, radną sejmiku województwa wielkopolskiego. I tak jak była mowa, 12 marca bieżącego roku miało odbyć się otwarcie ofert przetargowych na tę inwestycję. Ono jest przesunięte troszeczkę z uwagi na to, że to jest bardzo ciężkie postępowanie przetargowe. To jest, jeżeli chodzi o te progi przetargowe, no w tym najwyższym jakby możliwym poziomie. I to otwarcie najprawdopodobniej na dzień dzisiejszy, z tego co słyszę, to jest przełożone na 22 marca, ale pani radna prosiła, żeby pozdrowić Państwa i przekazać jedno, że na pewno do końca do grudnia 2026 roku obwodnica z wiaduktem będzie w Nowotomyślu wybudowana. I to jest najważniejsza wiadomość. I to jest inwestycja samorządu województwa wielkopolskiego. Czyli tutaj trzeba oddać, nie zostawili nas z tym problemem, byli słowni, bo ja pamiętam, to są długie lata rozmów, zaczynaliśmy jeszcze, radni też zaczynali w poprzedniej kadencji, był ten Społeczny Komitet Budowy Wiaduktu, było wiele, wiele jakichś takich czy to ruchów, czy inicjatyw, czy etapów, ale skończyło się tym, że pieniądze w budżecie w województwie są. To jest inwestycja około 80 milionów, żebyście też Państwo poczuli ciężar gatunkowy. Około 80 milionów złotych. To jest mniej więcej 2 km 200 metrów, ale no, najbardziej skomplikowany etap to jest budowa samego wiaduktu, tak? Ale to na pewno rozwiąże problemy komunikacyjne, jeżeli chodzi o przejazd i dostanie się na autostradę z jednej strony, a z drugiej myślę, że to znowu przyczyni się w jakimś stopniu do rozwoju Nowego Tomyśla. No nie muszę chyba nikogo przekonywać, także tutaj mówię, po tylu latach możemy być spokojni, że ten wiadukt powstanie, a wiem, że są miasta wielkopolskie, które też się starały i dzisiaj jeszcze do tego etapu nie doszło. I szanowni Państwo, jeszcze a propos tych pewnych liczb, to chciałem powiedzieć na temat tego, co się dzieje w całej Polsce. Tendencja niestety, no to jest ogólnokrajowa i nas też dotknęła. Chodzi o to, że nawet takie miasta powiatowe w pewnym sensie wyludniają się, patrząc na trend. Dlatego, że jak zobaczycie Państwo statystycznie, no to w Nowym Tomyślu kiedyś więcej mieszkańców mieszkało. Ale ja mówię tylko o tych zameldowanych, bo może jest tak, że część się nie zameldowała, są też obcokrajowcy i to widać na ulicach, tak, że są, ja nie wiem, czy oni są zameldowani, czy nie, nie wiem. Natomiast to, że jest taki trend w Polsce, ja kilkanaście lat temu czytałem na temat wyludniania się Poznania, samego śródmieścia. Ludzie poszli na obrzeża, zaczęto likwidować jakieś małe sklepiki, powstawały filie banków i tak dalej, w ścisłej zabudowie tej centralnej miast. No i dzisiaj można powiedzieć, że jeżeli w tym Nowym Tomyślu naszym ukochanym mieszka te 13 tysięcy ludzi, a gmina ma 26 442, jak wspomniałem, no to reszta wiadomo, że jest na obszarach wiejskich. I teraz tak, też pamiętam ze statystyk, jak nam się mocno na przykład rozwija Glinno. Słuchajcie Państwo, dzisiaj Glinno, znaczy dzisiaj, na koniec roku, tam mieszkało ponad 3 tysiące ludzi. Oficjalnie. W Glinnie. I zmierzam do tego, że to rodzi pewne problemy, z którymi będzie się stykał
każdy następny burmistrz. Obojętnie kto będzie tutaj burmistrzem. I to też dotyka innych włodarzy w Polsce. Jeżeli ludzie wolą mieszkać na terenach podmiejskich, no to wiadomo, rodzi to problemy przede wszystkim związane z, jeżeli mają dzieci, no to z dowozem do żłobka, przedszkoli, szkół i przede wszystkim właśnie z tymi drogami, tak? No budują się na jakichś tam osiedlach podmiejskich i jest problem z tymi drogami. Dlatego i jeszcze jeden czynnik tutaj dochodzi. Jest ponad 1000 miasteczek, miast i miasteczek w Polsce oficjalnie i Nowy Tomyśl, proszę sobie wyobrazić, jest na 52. miejscu, jeżeli chodzi o liczbę posiadanych przez mieszkańców samochodów osobowych. Jak się te dwa czynniki weźmie pod uwagę, to widać, jakie to rodzi problemy. No, z drugiej strony mamy miasto, które jest zbite. Urbaniści nazywają to miastem kompaktowym. I nawet chyba Pleszew ukuł takie hasło, że to jest miasto 15 minut. Czyli, że można mniej więcej w 15 minutach przemieścić się jakby z tych najważniejszych z krajów dosyć swobodnie, tak? Ale o czym? Dlaczego o tym mówię? Ano po to, żeby też Państwu uświadomić, że ważne jest to, żeby też rozwijać komunikację. Komunikację, czy to w centrum miasta, czy podmiejską. I to na koniec kadencji, no w pewnym sensie się udało, dlatego że no jest ten mały busik, którym zawiaduje kolejna spółka gminna, czyli przedsiębiorstwo usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, a już w kwietniu przyjedzie do Nowego Tomyśla autobus elektryczny. I to jest dla mnie pewne nowum, znak czasów i widzę sąsiednie miasta powiatowe, z tego co wiem, to na razie takiego autobusiku nie będą mieć, ale ja mam nadzieję, bo to jest autobus z dofinansowaniem, ekologiczny. Dzisiaj każdy odmienia wyraz ekologia przez wszystkie przypadki. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem, nieważne kto tutaj będzie, że pójdzie za ciosem i ta komunikacja właściwie nie miejska, tylko będzie podmiejska, ona będzie rozwijana. Z wielu też powodów następują wykluczenia komunikacyjne w Polsce i to jest fakt. Ta sieć PKS-ów padła, my weszliśmy jako gmina, to też mało kto może wie, ponosimy ciężar finansowy i to nie mały. Nasza gmina i uważa, że to jest dobre posunięcie. Nikt nie przekona, że nie, patrząc na to, jak to funkcjonuje, ile osób korzysta. Kolej metropolitalna to jest jedno, bo to samorząd województwa organizuje. My dokładamy, z tego co pamiętam, to kilkaset tysięcy nawet rocznie. Ile? Ponad 200. No i teraz weszliśmy w ten transport autobusowy regionalny i też uważam, że to jest dobre. I na te dwa jakby środki transportu, te siatki, jeszcze wchodzimy, no wiadomo, że potrzeby pewnie są większe, ale w ten transport miejski bezpłatny. I mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, on się będzie rozwijać. Dobre jest to, że to jest bezpłatne i mam nadzieję, że więcej będzie tych autobusów, w szczególności z napędem jakimś ekologicznym. To teraz jeszcze na temat, tutaj Państwo zobaczycie teraz slajdy. Jeszcze jedna kwestia związana z tym, co się dzieje w mieście, jak to się przekłada na tereny wiejskie i w drugą stronę. No mam 18 sołectw. Bardzo sobie cenię współpracę z sołtysami. Często w sołectwach działają też jednostki OSP. Duża część z Państwa wie, jak to jest ważne. Wie też, że, bo macie w rodzinach gdzieś, albo tych chłopaków, dziewczyny, starszych, bo są tacy, którzy po 90 są i czynnie chodzą, pokazują się, tak? W mundurze strażackim. Tym żyje nasza gmina. Z tego też jestem dumny. OSP tutaj się nie zwija, tylko się rozwija. Jeżeli jadę do Bukowca na zebranie i tam słyszę, że jest 80 członków, różnie, bo to ci wspierający, czynni, ale ja widzę takie małe dzieci i 90-latka, to naprawdę utrzymywanie OSP ma sens. Bo to nie są małe pieniądze. Radni też o tym wiedzą. Niektórzy kwestionowali pewne rzeczy, ale myślę, że się już wycofali, że już zmienili zdanie. Czy się kupuje mały wóz, czy się kupuje ciężki wóz strażacki, to nie jest inwestycja na pokaz, bo tam są ludzie z pasją. To jest właściwie straż zawodowa. Tylko nazywana jest OSP, a mają coraz więcej zadań. Biorą udział w wypadkach. A to nie jest łatwe. Słuchajcie Państwo, jak pojedziecie na taki wypadek, mając te 18, 20 parę lat
i zobaczycie, zdarzycie się z tym, tak? To myślę, że to zostaje długo w pamięci, a może i do końca życia. O, widzę, że jest pan prezes gminny. Panie Mieczysławie, pan się pokaże, żeby też ludzie widzieli, jak wygląda prezes gminny, jak, ile ten człowiek zęby zjadł na OSP i naprawdę został odznaczony złotym medalem w OSP. To jest najwyższe za długoletnią i zaangażowaną służbę, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne. I to nie idą na to małe pieniądze, ale to są często właśnie sprzęt, szkolenia i to się sprawdza, to się przydaje. Z tego jestem na pewno dumny. Mówię, dużo się w tych sołectwach dzieje, bo w tej chwili praktycznie w każdym mamy świetlicę. Otworzyliśmy w tej kadencji w Chojnikach z dofinansowaniem zewnętrznym. Za chwilę otworzymy w niewielkim Grubsku rozproszonym, bo te wsie nie są porównywalne. Jak państwo pojeździcie po naszej gminie, po tych miejscowościach, to zobaczycie. Macie zbite miejscowości, nawet homogeniczne. Tak jak Bukowiec, tak jak Sątopy, gdzie nawet pani profesor z Akademii Sztuk Pięknych uświadamiała nam, bo nie byliśmy świadomi, mieszkańcy Sątop również, że to jest właściwie zabudowa, która tam występuje od czasów praktycznie średniowiecznych. I ona postulowała, żeby uważnie wydawać warunki zabudowy, żeby nie psuć tego. No wiadomo, życie idzie do przodu, tak? Ale nawet nie jesteśmy świadomi, jak w krajobrazie pewne kwestie tutaj występują, jakie my mamy dziedzictwo kulturowe różnego typu. Mimo, że Nowy Tomyśl to jest młode miasto, bo przecież formalna lokacja, przypomnę, to jest 8 kwietnia 1786 rok. No tak się złożyło, że będziemy obchodzić rocznicę naszego pięknego miasta zielonego dzień po wyborach samorządowych. 8 kwietnia. No to bardzo łatwo teraz skojarzyć. I zmierzam do tego, że jak mamy też te tereny wiejskie, no to, tak jak powiedziałem, to też generuje pewne zadania ze strony gminy. Bo to szkolnictwo, tak? Czy dzieci mają dojeżdżać do szkół, czy lepiej te szkoły utrzymywać na miejscu? No my bierzemy ten ciężar na własne barki i mam nadzieję, że to też będzie utrzymane. Bo te szkoły wiejskie też mają sens i szczerze mówiąc, jak pojechałem do Wytomyśla i wszedłem, zobaczyłem, jak wygląda lekcja chemii, a byłem dobrym chemikiem, to byłem pod dużym wrażeniem, że chemiczka, naprawdę z pasją, doświadczona, co ona wyrabiała na tej lekcji, doświadczenia chemiczne. Myślę, że w niektórych szkołach, w dużych miastach, takich ciekawych lekcji się nie przeprowadza. I widać było zainteresowanie tych dzieci i widać było, że ta nauka nie idzie w las. Ja to państwu mówię, bo ja to na własne oczy zobaczyłem, a sam nie byłem świadom. I zakładam, że wy też nie jesteście świadomi, jak to wygląda. Ja cały czas podkreślam, oświata w naszej gminie jest na bardzo wysokim poziomie. I słuchajcie państwo, i teraz będzie klucz. Jeżeli chodzi o te ponad 1000 miast, miasteczek w Polsce, to proszę sobie wyobrazić, że my jesteśmy na 8 miejscu w Polsce. Czym my bijemy całą Polskę? Co jest pierwsze? Z czego jest znany, czy właściwie powinien być dumny Nowy Tomyśl? 8 miejsce w Polsce. Ilość osób, uwaga, z wykształceniem zawodowym. To jest akurat poziom powiatowy. Trzeba pochwalić powiat za to, że tutaj to szkolnictwo zawodowe tak padło w Polsce, w Wielkopolsce, tak tutaj naprawdę jesteśmy na bardzo wysokim poziomie. To jest chyba 33% z tego, co pamiętam, ogółu wykształconych ludzi na terenie naszej gminy. I jeszcze jest coś, o czym zapominamy często. No pokażcie mi państwo takie inne miasto powiatowe, bo to nie jest zasługa gminy. Można, poprzednik na pewno coś zrobił, że przekonał właściciela, ale chodzi o to, że my tu przecież od tych 20 lat mamy uczelnię wyższą, tak? Na terenie Nowego Tomyśla. I to nie nasi młodzi ludzie jeżdżą do Poznania czy gdzieś indziej, tylko naprawdę wiele osób z regionu przyjeżdża do Nowego Tomyśla, żeby zdobywać poszczególne szczeble, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe. Jest ta dawna WSPiA, teraz Akademia Sztuk Stosowanych imienia Mieszka I w Poznaniu. I z tego też należy być dumnym. Jeżeli chodzi o inne rzeczy niż przedsiębiorców, oświatę, gdzie spędzać wolny czas w Nowym Tomyślu? To jest zawsze typowy problem takich miasteczek powiatowych. I będzie, gdzie młodzież ma spędzać czas? No oni najczęściej chcieliby w klubach. Tylko niestety, no jeszcze zadania własnej gminy to nie jest tworzenie klubów. Niestety.
ale ja swego czasu postawiłem na park. 30 hektarów, też podaję, to jest perełka, słuchajcie Państwo. Jak ktoś z zewnątrz przyjeżdża, widać w sezonie letnim, nie ma wolnego miejsca w weekend, żeby postawić samochód, zaparkować. 30 ponad hektarów zieleni w centrum takiego miasta. I jeszcze w środku ogród zoologiczny, 50-lecie w tym roku obchodzimy. 50-lecie. I chwała, bo są ludzie, którzy to pamiętają. Są ludzie w Nowym Pomyślu. Ja dziękuję im za to, że ktoś podjął taką decyzję. Że też ktoś podjął taką decyzję, że w 75 roku ten budynek powstał i on był wzorcowy w regionie, w Wielkopolsce. Nowotomyski Ośrodek Kultury był budowany bodajże 2 czy 3 lata. Ale też powinniśmy być dumni. Taka sala nawet na te 300 kilkadziesiąt osób. My w tej mijającej kadencji, bo to też radni się do tego przyczynili, do tego się przyczyniło wiele osób. Projektant, wykonawca, dyrektor jednostki, ale mamy tak, zobaczcie, to przedszkole. Też będę często powtarzał. Przedszkole nowe za 10 milionów złotych na 325 dzieci. I to dzieci z niepełnosprawnościami, bo faktycznie tam chodzą dzieci, które no w jakiś sposób nie ze swojej przyczyny no, odstają zdrowotnie od tych pozostałych dzieci, ale znajdują tam opiekę i fachowców. I fachowców. Tam jest też stołówka. To samo jeżeli chodzi o tereny wiejskie, Boruja Kościelna. Tak jak powiedziałem, ponad 1600 oficjalnie mieszkańców. W tej chwili Boruja Kościelna moim zdaniem to ma praktycznie już wszystko, bo mają i przedszkole nowe, i teraz szkoła jest na kilkaset dzieci, gdzie nawet uczniowie z Nowego Tomyśla dojeżdżają i w końcu mamy salę sportową za 10 milionów złotych. Jeżeli ktoś z Państwa nie był w Borii Kościelnej w tej sali, zachęcam. Przyznam, że moim zdaniem to tutaj w mieście w tej chwili nie ma takiej sali. Ale my w tej chwili też mamy projekt, dyrektor szkoły podstawowej numer 1, pan Krzysztof Magdans zajmuje się tematem wybudowania mniejszej troszeczkę sali sportowej przy szkole podstawowej numer 1. I mamy, w oświacie zawsze będą problemy, zawsze trzeba będzie coś inwestycyjnego robić, bo jak już jestem przy tym temacie, no to powiem jeszcze w dwójce na przykład, dach trzeba będzie za chwilę w sali remontować, no i pozostały te mniejsze szkoły, które też od lat, właśnie spotykam z tymi postulatami. No słyszymy, gdyby były pieniądze, wiecie sami Państwo, że tak jak w budżecie gminnym, no trzeba coś zaplanować, nie da się zrobić wszystkiego, chociaż by się chciało. Te mniejsze szkoły też postulują, żeby jakieś salki czy pod namiotem te dzieci mogły ćwiczyć, a wiemy dobrze, jak kultura fizyczna dzisiaj dzieciom jest potrzebna, jak to wpływa w ogóle na całe życie dorosłego człowieka i na starość później. Więc myślę, że z czasem obojętnie kto tutaj nie będzie, też pójdzie w tym kierunku. Też pójdzie w tym kierunku, bo tak jak powiedziałem, to jest duży potencjał, jeżeli chodzi o naszą młodzież i dzieci. Tutaj ludzie przyjeżdżają z zewnątrz. To jest dobre. Tak jak powiedziałem, 90 lat temu 2000 mieszkańców, wojna większość z nich wymiotła. W różny sposób. No ale nie bądźmy naiwni. Nie zostało tutaj w 45 te 2000 mieszkańców z 34. I tutaj mamy tygiel. Tygiel, on ma dużo swoich plusów. Tu ludzie z całej Polski przyjechali w tym rzucie powojennym i teraz przyjeżdżają. I ja jestem dumny z tego. I wy też bądźcie dumni, że tu ludzie, szczególnie młodzi, chcą się osiedlać, chcą żyć, chcą pracować. I mają takie warunki, bo oni często tutaj za pracą przyjeżdżają. Dlatego ta kwestia spędzania wolnego czasu będzie ważna, bo to nie jest dokończone. Powstało lodowisko, tak, na sezon zimowy. Wiem, że tutaj ludzie z Wolsztyna przyjeżdżają, z Pniew, z Grodziska, bo my mamy zadaszone, na przykład w Grodzisku było niezadaszone. Tutaj się pojawiają te postulaty budowy basenu od lat i myślę, że wcześniej czy później ten basen zostanie wybudowany. Strefy sportu powstają. Dużo na te kluby staramy się wydawać, ale to też jest ciekawa sprawa, no bo zawsze można dać więcej. Tylko słuchajcie Państwo, jak ja patrzyłem na to statystycznie, zwróćcie uwagę, jak ktoś się będzie chciał zagłębić, ile nowych klubów, ile nowych dyscyplin sportu powstało na terenie naszej gminy. Bo naprawdę mamy fantastycznych wychowawców tych sportowców, ludzi z pasją, bo są i ciężarowcy, ja przepraszam, że pominę na pewno kogoś, i ciężarowcy, i przecież łucznicy, gdzie fenomenalne efekty w tych dyscyplinach osiągają. I jiu-jitsu brazylijskie,
i judo się pojawiło parę lat temu, gdzie też wiem, że pełno dzieciaczków, jakichś medalistów jest. I szachiści, i tenis ziemny, no wszystko, wszystko, i tenis stołowy. Naprawdę, i zapasy klasyczne. Mógłbym wymieniać długo, nie mówiąc o piłce nożnej, koszykówce, siatkówce i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, i to należy docenić. Wiele zawsze zostanie do zrobienia. Słuchajcie Państwo, ja zakończę tym, co mówię o nas zebraniach wiejskich, bo tu na pewno za chwilę oddam Państwu głos, na pewno będziecie też mówić o drogach, to ja chciałbym przypomnieć i powiedzieć nam. Nie jest winą ani mojego poprzednika, ani moją to, że nasza gmina, tak jak powiedziałem, jest oto miasto, które powstało w tym 1786 roku i mamy te 18 sołectw rozproszonych, bo są, tak jak powiedziałem, zbite miejscowości, ale są rozproszone w lesie jak Nowa Róża i Kozie Laski i tak dalej, i tak dalej. No i my się borykamy z tym, że jak była zabudowa, warunki zabudowy, jak się wydaje, no ktoś się budował na tym polu, gdzieś, no wiadomo, no bo miał taką chęć i możliwość. Proszę bardzo. Ale teraz jest problem z samym dojazdem. My w gminie, to też od lat się powtarza, mamy ponad 300 km dróg gruntowych, nieutwardzonych. Jeżeli Państwo zobaczycie na statystyki, no to nam się udało rocznie 3,5 km utwardzić płytami betonowymi. Ja mówię o płytach betonowych, bo można robić i drogi oczywiście w asfalcie utwardzać, w kostce betonowej. Ja mówię tylko o płytach betonowych, dlatego że to jest najtańsza i najszybsza na dziś metoda utwardzania tych dróg. Tam jest problem z odwodnieniem, trzeba jeszcze to mieć z tyłu głowy. Ale zmierzam do tego, że jeżeli rocznie 3,5 km takich dróg udało się wykonać, to zobaczcie Państwo skalę, poczujcie skalę problemu. To jest robota na 100 lat. To jest robota na 100 lat. A jeszcze z tyłu mamy do zrobienia drogi już utwardzone, bo będą tu mieszkańcy z komunalnej, z powstańców wielkopolskich, wspólnej i będą mieć rację, bo powiedzą, zobacz burmistrzu, jak wygląda nasza droga, tak? Asfalt dziurawy, w Sątopach, jak pojedziecie Państwo kościelną, to zobaczycie, no kościelna ktoś powie, że jest utwardzona. No tak. Ale tam są kocie łby, pamiętające czasy chyba zaborów jeszcze. No a tak to wygląda, tak? Czyli chciałbym przez to powiedzieć, to nie chodzi o narzekanie, tylko uświadomienie, że nawet jeżeli tu mamy polne drogi, gdzie myślę, że no z czasem na pewno jakiś rzut zostanie wykonany, większy. Ale to nie da się tego zrobić w kilka czy w kilkanaście lat, to jest większy problem. A oprócz tego trzeba jeszcze bieżące, jeżeli chodzi o same drogi, bieżące problemy też rozwiązywać, w szczególności remontować i budować też w innej technologii, tak? No bo przecież my też budujemy często w asfalcie i w tej kostce brukowej. I teraz to, co za chwilę Państwo zobaczycie, to ja może zobaczmy, a ja jeszcze krótko skomentuję i oddam i pójdziemy dalej. Widzę, że czas tam się też rozciąga, ale spokojnie, przyjdzie na pewno moment na zadawanie pytań. No i tu macie Państwo zestawienie, jak to wyglądało z klubami sportowymi w tym roku, jaką kwotę wydaliśmy i ile poszczególne kluby dostawały. Ale jeszcze tak, zatrzymajmy się na chwilę. Warto też w te kluby inwestować, to nie chodzi, to nie jest główny imperatyw, żeby były medale, tylko raczej o to, żeby zaszczepić wśród młodych właściwe nawyki sportowe i żeby uprawiały ten sport przez całe życie, a dobrze będzie, jak będą medaliści. I część mieszkańców, ja jestem o tym przekonany, że my tutaj mamy w tej chwili takie dzieciaczki, taką młodzież, która zdobędzie medale mistrzostw Europy, świata i olimpijskie w jakichś dyscyplinach. O tym jestem przekonany. Jeżeli chodzi o drugą stronę, czyli o seniorów, no to wprowadziliśmy niedawno tego mobilnego seniora. Tak jak Państwu powiedziałem, no często dzisiaj samotność, sami wiecie, no to samotność jest koszmarna. A człowiek jak jest w ogóle pod koniec życia zdany sam na siebie i musi się zderzyć ze swoimi słabościami, chorobami, no to tym bardziej to życie nie jest lekkie, więc jeżeli mamy tutaj
miasto powiatowe, gdzie jest służba zdrowia, gdzie są jacyś specjaliści, to problemem jest to, żeby ludzie z oddalonych, szczególnie wiosek, gdzie nie mają tej rodziny, nie mają najbliższych, żeby mogli mieć możliwość dostania się do Nowego Tomyśla. Nie każdy też w wieku senioralnym jeździ rowerem, no bo są takie miejscowości, które są skomunikowane w ten sposób. Tak jak Burga Kościelna, dzisiaj macie Państwo oświetloną nawet ścieżkę rowerową. To oczywiście ścieżkę budowało WZDW, natomiast oświetlenie finansuje gmina. Tutaj macie ten program najnowszy, weszliśmy w kartę seniora i z tego co wiem, to tak jak Państwo widzicie na dole, ponad 600 seniorów z terenu naszej gminy już skorzystało z tej karty. Ona daje wiele, wiele zniżek i możliwości. Jeżeli tutaj jeszcze ktoś jest na sali, kto mógłby, kto jest objęty taką kartą, a nie skorzystał, zachęcamy, żeby to zrobił. I to, tak powiedziałem, to podsumowanie dzisiejsze, to też pokazanie Państwu, co w tej chwili albo za chwilę na osi czasowej się wydarzy. Czyli macie, na dniach odebraliśmy ciężki wóz strażacki w Borui Kościelnej. To jest wóz, jeżeli dobrze pamiętam, ma 5000 litrów, ma zabezpieczenie. To jest wóz porównywalny możliwościami z tym najlepszym samochodem w zawodowej straży pożarnej. Za chwilę, 21 marca, na Dzień Wiosny, planujemy otwarcie strefy sportowo-rekreacyjnej w Starym Tomyślu. Bo w Starym Tomyślu to tak, powstała za burmistrza Hedwiga ścieżka i dobrze. Często Państwo tam jeździcie, w kierunku nawet Wąsowa. No teraz, ta miejscowość była w pewien sposób pokrzywdzona, bo tam nic. Był kiedyś park z pałacem, tam były jakieś boiska. No, nie ma tego. Więc tutaj radni też to poparli, bo tu mówiąc samorząd, trzeba pamiętać, że to jest wypadkowa działalność radnych, oczywiście urzędników, czyli skarbnika, poszczególnych naczelników, no i ten burmistrz, który odpowiada za całość, tak? Bo ja jestem za to odpowiedzialny. To ta strefa rekreacyjno-sportowa będzie otwarta. Zachęcam Państwa, bo jak jeździcie ścieżką rowerową, będziecie mieć też ci z Nowego Tomyśla fajne miejsce do wypoczynku. Tam będzie m.in. pump track, czyli te takie multy do jazdy rowerami, nawet chyba większe niż w Nowym Tomyślu, wiele, wiele innych atrakcji. No i tak powiedziałem, za chwilę też otworzymy małą świetlicę w Grubsku. To jest miejscowość rozproszona, ale odkąd pamiętam, pierwsze zebranie w Grubsku, w starej szkole, właściwie to był prywatny już dom, i sołtys, który mówił: burmistrzu, no to jest nie do pomyślenia, my się właściwie pod gołym niebem powinniśmy spotykać. No i dzisiaj, po wielu latach, udało się świetlicę postawić, podobnie jak w Chojnikach. I to jest dobry kierunek, bo to nie są aż tak kosztowne inwestycje, to są takie modułowe świetlice i uważam, że te akurat w Chojnikach i w Krupsku idealnie się sprawdzą, są optymalne na te potrzeby, jakie te środowiska tam mają. No i tak wspomniałem, autobus elektryczny, byłem, oglądałem, świetnie wygląda, no będziemy dumni z tego autobusu. Z dofinansowaniem oczywiście. Podpisywałem umowę na ulicę w Świerkową, tam jest chyba 1 300 000 złotych. Sprzęt wejdzie najprawdopodobniej przed świętami wielkanocnymi. Aha, i tutaj zobaczcie Państwo, jest jeszcze ulica Granitowa i część Kanałowej. No i tu jest problem, bo my mamy co najmniej, z tego co kojarzę, dwa duże takie firtle z ulicami, gdzie ludzie czekają 20, 30, niektórzy mówią 40 lat. I teraz tak, no udało nam się zrobić tu samo centrum miasta, bo mi było wstyd, może inaczej. Jak wyjeżdżałem z osiedla, jak tutaj kupiłem sobie mieszkanie na osiedlu i zawsze problemem był wyjazd, jak się wyjeżdża z północy w kierunku Ślusarskiego albo w kierunku na autostradę, bo była niebezpieczna krzyżówka. Udało się, i podziękowania też dla radnych, dla projektanta, udało się zrobić fajne rondo. Nie ma problemu, naprawdę świetnie. Ronda. To jest bezpieczeństwo też komunikacyjne nas wszystkich. I płynność wyjazdu, płynność ruchu. Zostało
Udało się wykonać w technologii kostki biurkowej ulicę Hołogi Koszykowa Zaułek. To było duże przedsięwzięcie. Za tymi ulicami mamy problem, bo mamy ulice nieutwardzone, granitowa, piaskowa i tak dalej. Ta część kanałowej, kamienna, no nie będę wszystkich wymieniać, kwarcowa, tak? I generalnie chodzi o to, że nie da się tego zrobić, nawet jeżeli będą środki, nie da się tego zrobić w pierwszym rzucie. My to mamy podzielone na trzy etapy. Pierwszy etap obejmuje ulicę Granitową i część kanałowej, no bo część kanałowej, ta w kierunku szkoły podstawowej numer 2 została wykonana w poprzedniej kadencji w asfalcie, jak Państwo wiecie, przy targowisku. My musimy zacząć od ulicy Granitowej. Uświadomił mi to projektant, dlatego że tam jest problem z odwodnieniem. Jeżeli to ma być zrobione dobrze, po wielkopolsku, nie ma być żadnych problemów w przyszłości, to trzeba zacząć od ulicy Granitowej. I my byliśmy w kontakcie z projektantem i jednocześnie kosztorysantem i dostaliśmy, to jest wiadomość dosyć świeża, dostaliśmy informację, ja nie chcę mówić dokładnych kwot, żeby też nie ułatwiać ewentualnych później postępowań, ale to jest kwestia rzędu 10-12 milionów przeprowadzenie, wybudowanie ulicy Granitowej i części kanałowej, ale chciałbym Państwu tutaj podkreślić, powiedzieć to, że to ma być ulica robiona, jak to się mówi, przepraszam, no full wypas, czyli tam ma być oświetlenie, częściowo ścieżka rowerowa, całe te kanały technologiczne, odwodnienie, wszystko ma być zrobione maksymalnie. I my w budżecie nie mamy w tej chwili takich kwot, jest inwestycja na szczęście, i my zamierzamy przeprowadzić postępowanie przetargowe i zobaczymy, jaka kwota wyjdzie. I myślę, że wówczas i skarbnik, i tutaj też będzie duża rola radnych, żeby spróbować. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jeżeli będzie cena niższa niż tutaj koszt Rysona, to uważam, że warto się pochylić i na siłę gdzieś znaleźć te środki i zrobić tę ulicę po to, żeby w przyszłości wejść dalej, głębiej w te nieutwardzone osiedla. I podobną sytuację mamy z ulicami z drugiej strony Nowego Temyśla, czyli jak pojedziecie Państwo Paprocką, tak mówię, teraz Świerkowa będzie robiona, ale jeździcie Paprocką w kierunku Kościuszki, no to zobaczycie, lewa, prawa strona macie też dosyć, że tak powiem, stare osiedle, gdzie są te domki jednorodzinne i też ludzie czekają, krótkie uliczki, ale czekają na utwardzenie. W tej chwili jesteśmy po postępowaniach dotyczących prac projektowych. I to zostaje, tak? To zostaje. Mówię, nieważne kto będzie burmistrzem, on już będzie miał projekty z kosztorysami. I to w samorządzie wygląda tak, w zamówieniach publicznych, że jak będzie ten kosztorys, bo ja miałem takie sytuacje i to jest typowe, będzie kosztorys i nawet on przeleży te pół roku, bo w ciągu pół roku należałoby wszcząć procedurę, później się robi aktualizacja. Ale nawet jak on leży, nie wiem, rok, dwa, trzy lata, to o wiele mniejsze pieniądze, to jest wydanie na aktualizację według tych katalogów nakładczych, niż gdzie one są, z tego co kojarzę, aktualizowane raz na kwartał, to jest o wiele, wiele tańsze, to są grosze praktycznie w stosunku do całych tych prac projektowo-kosztorysowych od początku. Więc warto mimo wszystko mieć te projekty, nawet jeżeli przeleżą, tak powiedziałam, w szufladzie. Ale ważne jest to, żeby mieć, bo ja na początku, jak byłem w tym 2015 roku startowałem, bo liczę tych pierwszych tam tygodni, 2014, to ja nie miałem praktycznie projektów. Nie miałem projektów, nawet jeżeli pojawiły się możliwości, no to ja nie miałem dokumentacji. I czasami ta dokumentacja, słuchajcie Państwo, dokumentacja na wiadukt była robiona prawie 4 lata. 4 lata! Kosztowała? Ktoś wie, ile kosztowała dokumentacja na wiadukt, czy nie? Prawie 800 tysięcy złotych. Ale tu też trzeba powiedzieć, my do tego podeszliśmy po wielkopolsku, wzorcowo. Dogadaliśmy się, nie było żadnych problemów. Samorząd województwa powiedział tak, my dajemy ćwierć miliona, powiat nowotomiowski powiedział, my dajemy ćwierć miliona, gmina powiedziała, my dajemy ćwierć miliona, my zostaliśmy jako gmina liderem postępowania, my mieliśmy przeprowadzić przetarg i tak się stało, my mieliśmy wyłonić projektantów i ich pilnować,
to ja podpisywałem umowę z projektantami. Gmina miała też dołożyć 250 tysięcy. Gdyby kwota po przetargu była wyższa, gmina miała dołożyć. Tak się stało. Dołożyliśmy te 20 parę czy 30 parę tysięcy. Prawie 800 tysięcy. Żebyście Państwo też widzieli. Inwestycja za 80 milionów, 800 tysięcy w tamtych latach, bo to jest inne 800 tysięcy niż dzisiaj oczywiście. To tak to wyglądało, tak? Że czasami prace projektowe, dlaczego ja mówię? No tu też ktoś powie, no kurczę, trzeba było, jest formuła, zaprojektuj i wybuduj. Ale szczerze mówiąc, to myślę, że moja zastępczyni też to potwierdzi, ta formuła nie do końca się sprawdza. Nie do końca się sprawdza i doszliśmy do wniosku, nie tylko my, bo wiem, przecież mam kolegów, koleżanki, samorządowców, wolimy iść klasycznie, czyli mieć oto kosztorys, pozwolenie na budowę i ogłaszamy przetarg na wykonanie. To się sprawdza. Czyli tutaj też w tej chwili projektujemy kilka ulic, nie tylko w mieście. No bo macie Państwo Glinno, tak? Marcowa Zajowa, Kościelna w Sątopach wspomniana i tutaj ten cały fertel, że tak powiem, w Nowym Tomyślu. To przejdźmy dalej. Mamy też projektowane kilka ulic, jeżeli chodzi o utwardzenie płytami potemowymi. Duże wyzwanie to jest termomodernizacja szkoły podstawowej nr 3. Przypomnę Państwu, że to jest budynek o największej kubaturze, jeżeli chodzi o oświatę. Nam się udało wykonać w poprzedniej kadencji termomodernizację hali sportowej przy szkole, ale no cały czas, w 90 roku, słuchajcie Państwo, ci, którzy pamiętają tamte lata, wy wiecie, jak to się budowało. To był czas zmian systemowych, czas niedoborów. W 90 roku budowanie takiej szkoły, no to wyobrażacie sobie, co tam jest. Ja zresztą, jak był remont łazienek, bo był już robiony, to sam widziałem, jak to wygląda, jak się skuje, tynki i tak dalej. Więc na pewno trzeba doprowadzić do termomodernizacji naszych budynków. I my po kolei to robimy, bo najpierw się wzięliśmy za żłobek. Termomodernizacja żłobka była, dobudowaliśmy nową część, tam było na ponad chyba 100 dzieci, jeżeli dobrze pamiętam, tych najmłodszych. No i się bierzemy za kolejne. Trzeba mieć dokumentację termomodernizacyjną. Zakładam, że te środki unijne w pierwszej kolejności pójdą na takie kwestie. Wcale nie na drogi, tylko na to. No i tak wspomniałem, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 czuwa nad tym, żeby stworzyć dokumentację i kosztorys na budowę sanki, ale mniejszej, jeszcze raz podkreślam, mniejszej niż ta w Borni Kościelnej. Ale tamta sala w jedynce też się należy, jak Państwo, nie wiem, czy macie dzieci, czy mieliście w tej szkole, na tej sali, ja tam często bywałem. I no ta sala naprawdę, no to w tej chwili to nie spełnia swoich wymagań. Jest miejsce, wybudujmy, będzie, że tak powiem, z głowy. Kolejna szkoła już będzie miała porządną salę sportową. Remont dachu, tak wspomniałem, w Wójce. No i w przyszłości, bo to też często powtarzam, to nie jest jakaś kwestia nowa, żeby się pojawiła tutaj, żebym Państwu mówił, że o, mam świetny pomysł, bo ja to często powtarzam. Jest sołtys Pukowca, pan Leszek Dyraszkowiak na sali potwierdzi. Mówię, że tam też się należy sala sportowa, dlatego że my w Pukowcu mamy zespół przedszkolno-szkolny. I dumny jestem z tego, tam dzieci dojeżdżają z innej gminy. Z Białej Wsi, ze Sworzyc, tak? I ta szkoła też ma sens. Zresztą zobaczcie Państwo, jaki to jest budynek. To jest stary budynek budowany kilkadziesiąt czy sto lat temu. Jeżeli ktoś w tamtych latach szkołę stworzył, no, ale Bukowiec w tej chwili zaczął się rozwijać, na szczęście. Tam brakuje jeszcze obwodnicy, wielu rzeczy. Ale warto stawiać na szkołę w Bukowcu. Problemem było co? Jak się wzięliśmy za temat wiele lat temu, to się okazało, że boisko nie jest nasze, tylko lasów państwowych i trzeba uporządkować, mówiąc w skrócie, papiery. I to się dzieje, i to idzie bardzo mozolnie, powoli. Ja tutaj, bo my dobrze sobie współpracujemy z leśnikami, z nadleśnictwem. Ja nie mogę złego słowa powiedzieć, ale się okazuje, że u nich też jest struktura, tak? Nie wszystko jest od nich zależne. To boisko w Bukowcu musi być uzgadniane już na szczeblu regionalnym czy centralnym. No i niestety ileś lat trwa przekazywanie tego gruntu, bo my musimy, gdzieś w papierach to jest zapisane chyba jako zalesiony teren i to nie jest tak łatwo zbilansować, bo lasy państwowe żądają, żeby było zbilansowane. To ma być teren leśny, w zamian też
teren leśny o podobnej powierzchni chcieliby otrzymać. Także mówię, jesteśmy świadomi, jakie są problemy. Nie wszystko tutaj od nas jest zależne i czasami to trwa, że tak na ten wiadukt czeka się kilka, czasami pokoleń, żeby ten efekt uzyskać. No ale plany są, na razie mówię, czekamy, aż działka przejdzie we władanie gminy. No i zobaczymy, co dalej. Na pewno ten sygnał trzeba będzie wcześniej czy później się nad tym tematem pochylić, bo warto. Ogródki działkowe, słuchajcie Państwo, no temat dziś krąży też w opinii publicznej, ale ja powiem tak, no czytałem też, bo często rządzący, tak, nieważne kto jest ten, w ogóle my jesteśmy samorządowcy, bo to często też słyszę od kolegów, koleżanek. Zdarzają się tacy, którzy mają barwy partyjne, ale zdecydowana większość samorządowców to są ludzie, którzy chcą być blisko ludzi i są, a nie chcą być z dala od polityki. Ale ta polityka ręce wyciąga po nas mimo woli, często, gęsto. Ogródki działkowe, różne głosy, ja nie mówię o szczeblu tylu lokalnym, tylko pojawiają się, jeżeli chodzi o legislację, o jakieś plany zagospodarowania, są zakusy, bo to są tysiące hektarów do wzięcia w centrach miast, a dzisiaj nikt mi nie powie, że lobby deweloperów nie jest silne w Polsce. Nikt mi nie powie, bo to widać po tych poszczególnych programach, nieważne kto rządzi. Na końcu się okazuje, że deweloperzy wygrywają. Marża, czytam ostatnio, 60% potrafi być. Poszczególne rządy wprowadzają bezpieczny kredyt, mieszkanie dla młodych. I to wygląda tak, że jest dofinansowanie rządowe, ale cena momentalnie idzie do góry dla wszystkich. I to jest zjadane. Więc to jest łakomy kąsek. Ogródki działkowe są łakomym kąsek. To sami Państwo wiecie, ja też mówiłem od początku, my tutaj w samorządzie, ja w szczególności, nic nie zrobimy z ogródkami. Ogródki będą, tu na pewno nie będzie przekształcania, jeżeli chodzi o samorząd gminny, w coś innego. Ba, ja też wspominałem już wcześniej, bo to mówię, to nie robię pod publiczkę. Jak było spotkanie z działkowcami, ja mam z tyłu głowy, wiem gdzie dokładnie, jest miejsce, gdzie mógłby powstać kolejny ogród działkowy, no myślę, że działka gdzieś ma, wiem, około 2,5 hektara. Pod Nowym Tomyślem, ale uważam, że warto w ten kierunek uderzyć. Mówię to jako człowiek, który gdzieś tam miał ogród, ale słuchajcie Państwo, wiele osób młodszych ode mnie przekonało się, że warto kopać w momencie pandemii, tak? Pamiętacie, jak lasy rząd zamknął? Lasy. Do lasów nie można było uciec. Jak ktoś mieszkał w bloku, to nie mógł nawet do lasu pójść w pandemii, żeby nie narazić się na konsekwencje prawne. I w ten czas był run na ogródki działkowe. Ceny zaczęły iść do góry. Każdy, w szczególności te ci młodzi ludzie, bo starsze pokolenia te ogródki działkowe pamiętają. Większość działkowców to właśnie byli już dojrzali ludzie, emeryci. A młodzi się zaczęli brać za ogródki działkowe przez pandemię i docenili. Poznali smak ogródka działkowego w wielu wymiarach, nie tylko tym warzywno-owocowym. Dlatego uważam, że warto, no to jest też teren zielony, tak? Mówimy o tym, żeby w mieście rozwijać. A my jesteśmy też doceniani przez to, że Nowy Tomyśl jest miastem ukwieconym i zielonym. I pamiętam, jak zostawałem burmistrzem w tym 2014 roku, to też proszono mnie, żebym tutaj nie deptał dziedzictwa burmistrza Helwinga, który przecież długo był włodarzem, który stawiał na estetykę miasta, na zielone miasto. Ja, słuchajcie Państwo, staram się też, żeby Nowy Tomyśl był miastem estetycznym, jeszcze coś dołożyć, bo powstały, przypomnę, zielone przystanki, z których jestem dumny, bo to jest też fajna wizytówka centrum miasta. Murale powstały, dużo ławek, koszy na śmieci, to jest ważne, to są takie szczegóły, gdzie się nie zwraca na co dzień uwagi, ale ja tak. I wiem, że to świadczy o klasie miasta. Warto na takie rzeczy zwracać uwagę. Czy Nowy Tomyśl jest zaśmiecony? No zawsze się znajdą jakieś, przepraszam, małpki, bo tu już sygnał też dzisiaj dałem, żeby zaczęli sprzątać w pewnych miejscach, ale słuchajcie, skala, że tak powiem, brudu, czy
czy zaśmiecenia właśnie, czy jakiś walący się fasad, naprawdę tutaj jest minimalna. Jeżdżę po Polsce, wystarczy pojechać do sąsiedniego województwa, nie będę wymieniać nazwy, i widać różnicę, kolosalną różnicę, nawet w Wielkopolsce. Bo ja znam takie miasta, jak się pojedzie, naprawdę, Nowy Tomyśl jest bardzo ładnym miasteczkiem. Bardzo ładnym. Ja rozumiem, będą gdzieś dziury, będzie coś tam jeszcze, ale patrząc generalnie, nie mamy się czego wstydzić. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest inaczej, proszę przyjechać się po innych miastach, niekoniecznie w Wielkopolsce. Nie mówię o Kołobrzegu czy takich kurortach jakichś słynnych, tak? Dlatego też, no i warto to stawiać, tak? Mamy tężnie, tak? Nie trzeba do Cichocinka jechać. Mam nadzieję, że te tężnie nowe powstaną, bo to też będzie coś, co przyciągnie nie tylko mieszkańców, ale też przyjezdnych. O tym jestem, słuchajcie Państwo, przekonany. I teraz też pojawiają się postulaty. Aha, kwestia straży miejskiej. Bo to też w poprzedniej, w tej kadencji, która upływa, przeprowadziłem dwukrotnie konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne, jedne były związane z poszerzeniem granic miasta i to jest moja porażka. Nie wiem, czy to będzie pocieszenie. Taką porażkę też poniósł niestety burmistrz Heinrich Helbing. Naprawdę żałuję, że nie udało się poszerzyć granic miasta z wielu względów, ale najprawdopodobniej za dużą łyżką chciałem jeść, poszliśmy za szeroko, bo chcieliśmy 3,5-krotnie powiększyć obszar miasta. A to dotyczyło głównie Paproci, czy Glinna i częściowo Przyłęku, ale mieszkańcy powiedzieli nie. A ja na siłę nie mam zamiaru uszczęśliwiać mieszkańców. Zresztą procedura jest taka, że jak mieszkańcy w jednej tylko miejscowości na głosowaniu powiedzą nie, to wszystko upada, tak? To Rada Ministrów, bo to ona decyduje na końcu. W ogóle nie ma siły, żeby powiększyć granice miasta. A drugie konsultacje dotyczyły tego, czy w ogóle utrzymać straż miejską. Tutaj społeczność wypowiedziała się, żeby utrzymać. No i zmierzam do tego, często pojawiają się, wiadomo, straż miejska też ma swoje zadania różne. To są drobne wykroczenia, to jest walka jeżeli chodzi o kwestie smogu, palenia niewłaściwymi substancjami w piecach, ale to też jest kwestia zwierząt. No często pojawiają się sygnały, że gdzieś te w szczególności albo mamy problem z dzikami, albo problem z psami. I w tej chwili, słuchajcie Państwo, bo to nie jest coś na przyszłość, ja mówię o tym, co jest. Podjęliśmy działania, że na razie jesteśmy na etapie uzgodnień po to, żeby wydać decyzję celu publicznego, żeby spróbować stworzyć małe schronisko dla zwierząt na terenie wiejskim, bardzo daleko. Mamy jedną działkę bardzo daleko oddaloną od siedlisk ludzkich, że tak powiem. Ale słuchajcie Państwo, ten temat uważam, że mówię, ktoś to powinien pociągnąć, bo to jest początek, ale pod jednym warunkiem, że znajdą się ludzie, bo dzisiaj jest pełno młodych ludzi, którzy kochają zwierzęta, twierdzą, że dbają o nie, ich los jest im, nie jest obojętny, reagują błyskawicznie. Ale nie sztuką jest reagować na krótką metę, tylko ja bym chciał, żeby faktycznie, jak okaże się, że idziemy, umowa społeczna, idziemy w kierunku takiego małego schroniska, bo gdzieś wzorce są, my nic nowego tutaj nie wymyślimy. Można oszacować dokładnie, ile to będzie kosztować, jakie to są problemy, bo wiadomo, opieka, tak, weterynarze i tak dalej, trzeba odpowiednio wybudować takie schronisko. Tylko pytanie, faktycznie o ostateczne koszty funkcjonowania, no niestety, i kwestia tego, czy znajdzie się personel, tak? Bo nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy mieć setki zwierząt w schronisku, a za chwilę się okaże, że personel będzie z każdym tygodniem czy miesiącem się zmniejszał, tak? Bo ktoś mówi, że nie daje rady albo już nie chce. Tutaj, no mówię, jestem skłonny zawrzeć taką umowę. Pierwszy krok został wykonany, można się jeszcze zatrzymać, ale mówię, można stworzyć, mamy fajną działkę oddaloną od siedlisk ludzkich, no i może warto wykonać ten krok. No basen i pływania, tak jak powiedziałem, słuchajcie Państwo, to się pojawia od lat. I tak jak powiedziałem, nieważne kto będzie w Radzie Miejskiej, nieważne kto będzie burmistrzem, ja idę o zakład z Państwem, że następna kadencja, ten temat na pewno będzie ruszony.
Tylko nie sztuką jest wybudować basen czy pływalnię, bo to może być odkryta, to może być kryta. Sztuką jest utrzymać. Utrzymać. Ale ja już odbieram takie wstępne sygnały od lat. Duże zakłady pracy byłyby skłonne partycypować właśnie w utrzymaniu pracownikom jakieś karnety zapewniać, tak? Że tutaj myślę, że byłoby duże wsparcie ze strony tych dużych przedsiębiorców. No ale zobaczcie Państwo, dlaczego w Polsce biznesmeni nie budują basenów? Nie sztuką jest wybudować basen, naprawdę. Sam budynek to nie jest sztuka. Nawet w nowoczesnej technologii. Sztuką jest utrzymać coś takiego. To są niestety obiekty deficytowe. Tylko pytanie, w jakiej proporcji to ma być deficytowe? Jeżeli faktycznie okaże się, że przedsiębiorcy tutaj wykupią te karnety, wiadomo, młodzież ze szkół to będzie priorytetowo traktowana, to też powiem, mój sukces i w tej kadencji dyrektor też OSIR-u, pan Artur Łoziński, ja pamiętam pierwszą kadencję i to się działo też w tej. Umiem pływać, wydajemy jako gmina pieniądze i to nie są stracone pieniądze, żeby dzieci ze szkół podstawowych, niektóre roczniki nauczyły się szybko pływać i to się dzieje, no są wożone do Wolsztyna, tak? No Wolsztyn powiedzmy ta pływalnia 20 czy 21 kilometrów, ale dobrze było mieć taki basen na miejscu. Pytanie, tak jak powiedziałem, o koszty budowy, w jakiej technologii i przede wszystkim utrzymanie, bo miejsce na basen by się znalazło. To jest temat, tak jak Państwu mówię, idę o zakład, nieważne kto tutaj będzie, na tym miejscu po tych wyborach, ale temat jest otwarty i warto go pociągnąć i jestem przekonany, że będzie pociągnięty. Coś jeszcze? Aha, no jeszcze tak, sztuki walki, bo się pojawia dużo dyscyplin związanych z tym i też jest działka w Nowym Tomyślu i sobie myślę, a może warto zainwestować w coś takiego, gdzie się zrobi taki naprawdę na najwyższym poziomie kompleks, żeby ci sportowcy, którzy sztuki walki różne, bo jest i jiu-jitsu brazylijskie, i karate, i te zapasy, i judo, mogłyby fajnie trenować, można by odbywać zawody, mistrzostwa i gdzie będą właśnie sportowcy tych dyscyplin z całego regionu przyjeżdżać. Bo to jest, czy nam się podoba, czy nie, to jest popularne. Tak samo jak pamiętam, jak bardzo popularne było na początku lat 80. kolejki do kina, klasztor Shaolin czy filmy z Bruce'em Lee, tak? To każdy młody chciał trenować sztuki walki, na ogół trenował w pobliżu kina, na rynnach. Chodzi o to, żeby mieli to potokiem fachowców, ale sztuka walki, jak sama nazwa wskazuje, to jest też uczenie pewnej dyscypliny i wewnętrzne wartości. To nie jest tylko bijatyka, bo niektórym tak się może kojarzyć. To lepiej, żeby te dzieci, jeżeli hormony buzują, nie buzują pod okiem fachowca i lepiej ich uczyć kompleksowo. Kompleksowo. Nie tylko agresja, ale też filozofia właśnie, filozofia szeroko rozumianych sztuk walki. No dobra, i dla młodzieży, bo też o tym się mówi od dłuższego czasu, gdzieś te postulaty się pojawiały. Są wzorce, bo ja tutaj nic nowego nie wymyślam. Miejsce w parku, słuchajcie Państwo, park ma, tak powiedziałem, ponad 30 hektarów, jest jeszcze miejsce. Teraz już mija okres finansowania zewnętrznego na park, gdzie nie można było organizować jarmarku, imprez odpłatnych, w tym sensie, że jak się stoiska wystawiały, gmina nie mogłaby pobierać żadnych opłat, bo takie były warunki dofinansowania na części parku, bo my mieliśmy 24 hektary były dofinansowane. Park ma ponad 30. Ale generalnie już jest okres trwałości projektu minął. Można wrócić z jarmarkiem do parku, bo to też często pytano mnie, gdzieś już było w przestrzeni publicznej, powtórzę. Tak, jarmark pod koniec lata wraca do parku, to jest pewne, do parku Feliksa. Warto postawić na takie kontenery. Jak Państwo chcecie zobaczyć, o co dokładnie chodzi, to odsyłam do Poznania. Takie kontenery są nad Wartą. I to jest coś dla młodzieży przede wszystkim, tak? Mówiłem o tej młodzieży. Co młodzież ma robić w Nowym Tomyślu? No park jest takim miejscem, warto dorzucić coś sprawdzonego, z czego młodzież w Polsce korzysta. I coś tam jeszcze było? Możemy się cofnąć o jeden slajd? A, ścianka, spina szkoła. To też się już pojawiała. Ja pamiętam w poprzedniej kadencji. Są tutaj, no nie chcę się wyrażać alpiniści, bo to nie do końca tak, ale są pasjonaci takich ścianek. Takie ścianki powstały w wielu miejscach. I jestem za tym, żeby
pod okiem fachowca, tak? Bo to musi być też bezpieczny teren. To nie jest tak, że sobie powstanie ścianka i każdy młody człowiek sobie będzie wchodził. To musi być naprawdę bezpieczne, ale ścianki cieszą się popularnością. To nie jest droga inwestycja. Uważam, że gdzieś w strefie sportu, bo mamy kilka i w parku, i na Orliku, przy osiedlu Północ, no można taką ściankę postawić. No, nie ma wieży, będzie ścianka. O. Panie burmistrzu, długo bym mógł opowiadać, ale też będę opowiadać zapewne na pytania. Także przepraszam, to ja już skończę na razie. Tak, jeszcze prosimy Pani o kolejny punkt, tak? To się zatrzymajmy, to króciutko tylko. Jakie imprezy? Bo mówiliśmy o inwestycjach, imprezy. Cykliczna impreza to jest tak, od wielu, wielu lat robimy ten zlot smaków świata. Teraz jedyny raz w życiu, w historii miasta, może być 50-lecie ogrodu zoologicznego. Pamiętajcie Państwo, w tym roku. Myślę, że kalendarz majówki jest dobry. Końcówka kwietnia, początek maja. Zakładamy, że wiele się będzie w parku i w zoo działo. Zapraszamy. Planujemy też, pani dyrektor, zakładam, że wyda zarządzenie, żeby przez ten prawie tydzień wstęp był wolny, żeby jak najwięcej osób zobaczyło nasz ogród zoologiczny. Jarmark mielowiklinarski, tak jak powiedziałam, w parku Feliksa pod koniec lata. Jarmark bożonarodzeniowy. Słuchajcie Państwo, spotkałem się niestety z krytyką. I dochodzę do wniosku, że warto jednak, my planujemy, no nie wiadomo jak to będzie, tak? Bo będą nowe władze, może coś innego zrobią. Ale plan jest taki, żeby jednak zrobić ten jarmark w Nowym Tomyślu. Bo mieszkańcy miasta jednak uważają, że to powinno być w mieście, a nie gdzieś na terenach wiejskich. I to jest pewne, bo rozmawiałem tutaj z przedstawicielami tych organizacji, czyli mamy na pewno Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików w Łucznictwie w Bukowcu we wrześniu. To jest duża, fajna impreza. Warto zobaczyć, jak wygląda strzelanie z łuku. Naprawdę fajna dyscyplina. No i gminne zawody sportowo-pożarnicze też w Bukowcu. No tak się złożyło akurat. 22 czerwca, czyli początek lata. Słuchajcie Państwo, jeżeli ktoś nie był w Bukowcu na stadionie, polecam. Tam jest przestrzeń, dużo, dużo zieleni. Byłem zachwycony pierwszy raz, widząc ten stadion. Warto zobaczyć, co takie właśnie miejscowości, jak czasami tylko zawężacie się do Nowego Tomyśla, najbliższej okolicy, warto gdzieś tam zajrzeć z tyłu, w tych miejscowościach. Robi wrażenie. Naprawdę tam się można wyżyć i można organizować imprezy rangi ogólnopolskiej czy wojewódzkiej. Wydarzenia integracyjne w gminie Nowy Tomyśl. Jarmark mielowiklinarski. Wydarzenia integracyjne w gminie Nowy Tomyśl. Jarmark mielowiklinarski. Dożynki gminne. Zlot Food Trucków, czyli Festiwal Smaków Świata. Warsztaty pleciemkarskie dla mieszkańców.
konkurs modelarski. Noc świętojańska. Zlot zabytkowych Mercedesów. Plener wikliniarski. Festyn rzemiosł. Festiwal Folkloru Integracja. Polish Cup, międzynarodowy turniej unihokeja. Mistrzostwa Polski w karate Kyokushin. Solid MTB, wyścig kolarski. Międzynarodowy Puchar Polski Strongman. Mistrzostwa Polski w łucznictwie. Święto flagi. Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Obchody wybuchu i zakończenia zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Szanowni Państwo, pilnuję czasu, więc będziemy się zbliżali pomalutku ku końcowi. W tej chwili, nie, Panie Burmistrzu, będą pytania, ale chwileczkę. Jeszcze mamy dla Państwa informację o procedowaniu wniosku na odwiert geotermalny. Jest to temat, który wzbudza wiele emocji w naszym społeczeństwie. I tutaj prosiłabym, tak jak wielokrotnie mówiłam na sesji, chcieliśmy dowiedzieć się, dlaczego nie dostajemy maksymalnej ilości punktów
w ocenie za dokumentację projektową. Wystąpiliśmy z wnioskiem do instytucji oceniającej nas. Otrzymaliśmy informację, w jakim zakresie musimy uzupełnić dokumentację projektową i jakich zmian dokonać. I tutaj bym prosiła, żeby nam wyjaśnił zagadnienie właśnie pan prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, pan Artur Bąk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że może na siedzący będę z Państwem prowadził tą rozmowę. Tak jak pani burmistrz wspomniała, wniosek, który po raz drugi w drugim naborze wnioskodawca, czyli gmina, złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022 roku, został wstępnie w 2023 roku pozytywnie zrewidowany. Mówię o wniosku, nie mówię o projekcie, bo te dwie rzeczy proszę rozróżnić. Wniosek zawiera załączniki, a do tegoż wniosku załącznikiem był projekt robót geologicznych na roboty badawczo-eksploatacyjne otworu geotermalnego nazewnictwa GT1 dla Nowego Tomyśla. Rozstrzygnięcie merytoryczne dało nam wiarę i nadzieję, że ten wniosek z załącznikiem, o którym powtarzam, będzie pozytywnie zakwalifikowany do dofinansowania w 100% kosztów kwalifikowanych, przypominam. Jednakże w ubiegłym roku ta procedura z różnych przyczyn raczej niezależnych od samorządów została przedłużona, została wydłużona i tak naprawdę w trzecim kwartale została odesłana do Ministerstwa Klimatu i Środowiska celem ostatecznego zajęcia stanowiska co do projektu. Ministerstwo, mam przed sobą dokumenty tutaj, dlatego się nimi posiłkuję. Ministerstwo w roku ubiegłym na końcówce poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poinformowało gminę Nowy Tomyśl pismem z 28 grudnia ubiegłego roku w sprawie wniosku, któremu nadano numer porządkowy 2842 pod nazwą rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie gminy Nowy Tomyśl, w którym niestety informuję wnioskodawcę po części głównego zainteresowanego, czyli nasz PEC, jako nie uzyskał wymagającej liczby punktów. Uzyskał tych punktów tylko 40. Możliwych do pozyskania w tym wniosku oceniającym projekt, zaznaczam projekt robót geologicznych, było 70. Moim, i nie tylko moim, wielkim zaskoczeniem było po powzięciu tej informacji, że no, nie zakwalifikowaliśmy się. Tym bardziej, że to był drugi wniosek z tym projektem, który wydawałby się mogło, był dobrze napisany już po przejściach z różnych tutaj wcześniejszych informacji i dostosowany. Okazało się inaczej. Dlatego też na którejś z komisji miałem przyjemność występować przed Państwem radnymi i tutaj przed Państwem burmistrzami, stwierdziliśmy, iż należy niezwłocznie wystąpić do organu oceniającego wniosek z podaniem zasadności tak niskiej punktacji. Tym bardziej, że projektantom był znany przedział punktacji w ocenie wniosku, czyli projektu. Mamy dzisiaj 13 marca. W ubiegłym tygodniu na pismo wniesione przez burmistrza Nowego Tomyśla 3 stycznia tego roku
otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Mam przed sobą oryginał tego dokumentu. Dla zainteresowanych ze względu mogę udostępnić. Zacytuję może te trzy zdania, bo tutaj więcej nie ma. Szanowny Panie Burmistrzu, w odpowiedzi na pismo z dnia 3 stycznia bieżącego roku dotyczące udostępnienia formularza oceny wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie gminy Nowy Domyśl, tak jak wspomniałem, pod numerem 2842, złożonego w drugim naborze wniosków w programie priorytetowym udostępnianie wód termalnych w Polsce, przesyłam przedmiotowy formularz stanowiący załącznik do niniejszego. Ja ten załącznik pokrótce za chwileczkę omówię, ale niepokojącym jest... Poprosimy! Będę mówił, proszę o cierpliwość. Niepokojącym jest fakt, iż jednocześnie informuje ministerstwo, też cytuję, zgodnie z paragrafem 7 regulaminu konkursu, wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie od oceny ministra, to jest odnośnie kryterium jakościowego projektu. Parametry i kryteria oceny projektu zgodnie z pismem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wziętych było pod uwagę 10 kategorii parametrów i kryteriów podstawowych. W 7 pozyskiwaliśmy punktacje albo pełne, albo częściowe. Natomiast w 3 ewidentnie dostaliśmy punktację bardzo niską, a wręcz zerową. I te zerowe punktacje w mojej ocenie zaważyły, że dostaliśmy tylko 40 punktów, a od 46 były dofinansowania na 70. Z tych 2 zerowych można było uzyskać 10, tak? Czyli gdybyśmy te 2 parametry w projekcie mieli ujęte i szeroko opisane, byśmy byli już dzisiaj w zupełnie innym miejscu i przygotowywali się do postępowań przetargowych. Ja mówię może to, czego w tym wniosku nie było. I dlaczego te 10 punktów nam, jako wnioskodawcy, nie przyznało gremium oceniające projekt, o którym wspomniałem. Jest to 23 punkty, proszę się nie niecierpliwić. Ze spokojem je Państwu odczytam, bo myślę, że warto. I później jeszcze 2 zdania do tego tematu pozwolę sobie dodać. Podsumowano. Nie uwzględniono zaleceń. Brak w projekcie jednoznacznej informacji, czy podana spodziewana temperatura dotyczy złoża temperatury na wypływie, czy innej. Brak informacji o odległości projektowanego otworu od otworów archiwalnych. Brak opisu stratygrafii otworu archiwalnego. Bardzo obszerny opis geologii, warunków hydrogeologicznych, jednak brak odniesienia lub jedynie znikome do wyników zapoznania się archiwalnych otworów wiertniczych. Brak jednoznacznie podanego, przewidywanego profilu geologicznego w otworze. Opisu warunków hydrogeologicznych nie odniesiono do rzeczywistych wyników opróbowania w archiwalnych otworach. Opiera się wyłącznie na szacunkowych wynikach modelowania. Brak precyzyjnie określonej warstwy wodonośnej, która zostaje ujęta. Nie podano minimalnych parametrów decydujących o pozytywnym efekcie wiercenia. Nie wskazano alternatywnego sposobu wykorzystania otworu, zarówno w przypadku uzyskania parametrów niższych niż zakładano, jak i w przypadku otworu suchego. Nie podano sposobu likwidacji otworu. Nie zaplanowano poboru próbki wody podczas pompowania oczyszczającego. Nie zaplanowano badań do analiz.
Brak informacji dotyczących metody, zakresu i częstotliwości pomiaru temperatury wód termalnych. Brak pomiaru imergerem elektrycznym. Brak informacji, czy pompowanie oczyszczające przed czy po filtrowaniu otworu. Nie odniesiono się do odnawialności zasobów. Nie podano mi oszczędności efektywnej horyzontu przewidzianego do ujęcia. Brak odniesienia do ujęć wód zwykłych. Brak oceny wpływu ujęcia na obszar objęty ochroną, w tym strefy ochronne ujęć. Brak oddziaływania zamierzonych robót na środowisko. Nie wykonano oceny ryzyka. Projekt bardzo obszerny. Drodzy Państwo, to są 23 punkty, które tak naprawdę trzeba było na etapie projektu szczegółowo opisać, odnieść się do tych zaleceń wcześniej procedowanych i być może, w mojej ocenie, te 10 punktów brakujących dzisiaj byśmy już mieli. Stało się inaczej. W związku z powyższym, w mojej ocenie, wykorzystując ten projekt, który mamy, należy go zlecić innej profesjonalnej firmie, żeby go dostosowała na bazie wytycznych, żebyśmy mieli już, kolokwialnie mówiąc, w szafie projekt profesjonalny, który może być wykorzystany w przypadku ogłoszenia naboru kolejnej edycji programu dla wód termalnych. To wszystko. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Chodzi teraz nam o pytania. Jeżeli macie Państwo, panie zapraszam z mikrofonami. Jeżeli Państwo chcecie zadać, proszę podnieść rękę, panie podejdą. My pytania spisujemy i po zakończeniu zbierania pytań na poszczególne postaramy się udzielić odpowiedzi. Mam takie pytanko, czy na obwodnicy Glinna tutaj jest zaplanowana ścieżka rowerowa, żeby był dojazd do Wielkopolski na przykład, albo gdzieś w dalszym kierunku? Dobrze, proszę kolejne. Bardzo proszę, panie. Można zadać pytanie? Tak, ja już gotuję. Generalnie chodzi o to, że to był trzeci wniosek, nie drugi, panie prezesie, tylko to był trzeci wniosek. Ale czytaliśmy tak. Pismo, więc prosimy o pytanie. Pytanie jest takie, czy kryteria były znane przed składaniem wniosku i dlaczego kryteria nie znalazły odzwierciedlenia w momencie składania wniosku, jeżeli chodzi o uzupełnienie dokumentacji, bo dokumentacja była sporządzona w roku 2017 i ona została w roku 2022 zmieniona tylko w zakresie strony tytułowej i odnowienia map. Reszta nie była wykonana. Dziękuję. Kolejne. No, dziękuję bardzo za przywrócenie tablicy ku czci pana profesora Musiała. Z tym, że prostuję, ta tablica nie jest w parku. Jest przy skrzyżowaniu ulic, jest to tablica metalowa, no jest. Tylko boli mnie to bardzo, że zawisła ona na latarni. Bardzo mi się to źle kojarzy, panie burmistrzu. Bardzo mi się to źle kojarzy. Pięknie, że jest ta tablica. Także ja postulowałam w czerwcu o przywrócenie. Dziękuję za zrealizowanie tej mojej prośby. Serdecznie dziękuję w imieniu starszych koleżanek, kolegów, licealistów, którzy ufundowali tę marmurową tablicę, która wisiała na budynku, a znikła w czasie remontu. Żyje woźny, pan Śliwa, który mógłby powiedzieć, co się stało.
A teraz chciałam powiedzieć kilka słów na temat komunikacji. Dobrze, że jest pani burmistrz. Ja jestem monotematyczna, bo te tematy też poruszałam. Od godziny 9:10 czy tak 15 do godziny 13:10 nie ma autobusiku i nie będzie. Pan powiedział, że będzie nowy autobus, czy będzie nowy rozkład. No, 4 godziny nie mamy dojazdu do po prostu po mieście. I teraz jeszcze trzecie pytanie. Z wielkim bólem dowiedziałam się, to znaczy moim bólem, bo ja naprawdę, pan powiedział o zieleni. Ja kocham zieleń, kocham to miasto i dowiaduję się, że plac Chopina ma być ogołocony z tych zielonych drzew. To są ozdobne, no proszę mi pomóc, zapomniałam słowa, to są jarzębiny ozdobne i ksiki na każdym drzewie i o Boże drogi, kilka lip, które są całkiem zdrowe od przystanku, od postoju taksówek, również dostało wyrok śmierci. Panie burmistrzu, ten plac Chopina bez tej zieleni to nie będzie już placem Chopina. Pan powiedział, że miasto jest zielone. Trzeba było odnawiać wcześniej, a nie ściąć to wszystko. Naprawdę jestem zbulwersowana. Proszę o odpowiedź, czy rzeczywiście, ale naprawdę są i ksiki na drzewach i z wiarygodnych ust dowiedziałam się, że to jest w planie. Tak, dziękuję bardzo. Wytłumaczymy za. Nie trzeba pozwolić zniszczyć, co jest. No, ja proszę. Nie trzeba pozwolić. Dajcie się wytłumaczyć. Z czego? Może komuś się nie spodoba ta 200-letnia lipa i też będzie ścięta, bo ona... Nie, to jest pamięć przyrody. Proszę o następne pytanie. Dobry wieczór. Panie burmistrzu, niemal przed rokiem przytaczałem panu statystyki pracy Straży Miejskiej. Poprosił pan o danie szacu komendantom Straży Miejskiej. Nie ma problemu. Chciałbym się zapytać, jak wygląda teraz ta statystyka? Czy to się poprawiło, czy dalej panowie po prostu przepalają paliwo? Dziękuję. Ja mam takie pytanie w sprawie tutaj było tej geotermii. Ładnie pan to odczytał, tylko nie wiemy, kto to projektował. Tą dokumentację, bym chciał usłyszeć, kto robił projekt tej dokumentacji. Drugie pytanie, tutaj burmistrz dużo wspomniał o projektach na nowe zadania. Ile mamy projektów w tak zwanej szufladzie, jak burmistrz powiedział, nowych i ile wydajemy rocznie na nowe projekty? Bo jak się dowiedziałem od burmistrza z jednej gmin sąsiednich, oni na przykład na ten rok zaplanowali ponad 1 000 000 zł na wydanie, na właśnie na zaprojektowanie różnych dróg, ulic i tak dalej. Dziękuję bardzo. Proszę. Ktoś jeszcze? Przechodzimy do odpowiedzi. A jeszcze, proszę. Dzień dobry. Tak, tak. Odnośnie potencjalnych problemów, być może z finansowaniem stadionu lekkoatletycznego. Podobno brakuje, pomimo podwyższenia kwoty przeznaczonej na budowę tegoż stadionu, może brakować jeszcze kolejnych kilku milionów. Takie informacje do mnie dotarły, do moich uszy. Teraz no, prosiłbym o ustosunkowanie się do tej informacji. Panie burmistrzu, mam pytanie. W związku z tym, że dużo pan powiedział o różnych pracach, ale chciałbym wiedzieć, skąd było to dofinansowanie, czy tylko to było z budżetu, czy również było dofinansowanie z Polskiego Ładu. Ja mam tutaj na banerze akurat, gdzie 11 milionów zostało, jakby to jest, zwróconych. Może nie całe, ale bym prosił o informację, ile z tego zostało wykorzystanych, a ile zostało zwróconych do po prostu pieniędzy, które żeśmy pan jako miasto, burmistrz nie zainwestował. Dziękuję.
Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do odpowiedzi. Panie burmistrzu, może po kolei, które będę czytała i... Tak? Czyli zaczynamy odpowiedź od stadionu. Przyjmę, szanowni państwo, już zaczniemy od stadionu. Zaczniemy od stadionu. Otóż byliśmy ostatnio z moją zastępczynią na Radzie Budowy. Rada Budowy to jest takie gremium złożone ze wszystkich stron. I wykonawca, przedstawiciele branżowi, przedstawiciele ośrodka sportu i rekreacji, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego. Kierownik budowy to jest po stronie wykonawcy. Inspektor nadzoru ma pilnować inwestycji. On z naszej strony. On ma być jak taki pies gończy. Ma szukać, wymagać, drążyć, szukać dziury w całym. I generalnie siedzieliśmy tam, ile, z półtorej godziny, dobre? I ja nie byłem przyjemny, bo to też moja rola jest taka, żeby pilnować tego tematu. Nam tu zależy na tym stadionie. To ja tak troszeczkę jeszcze opowieść. Ktoś ostatnio, na tej Radzie Budowy, ludzie, którzy jeżdżą po całej Polsce, mówią tak, sami z siebie, ja też mam tę świadomość i chciałbym, żebyście państwo mieli świadomość. Stadion w Nowym Tomyślu, w centrum miasta, to jest wyjątek. W takim miasteczku, to jest wyjątek. Taki duży teren, gdzie można naprawdę i szkoły blisko, i każdy będzie, tak powiedziałem, miasto kompaktowe, będzie blisko. To jedno. Czy będą problemy z dofinansowaniem? Będą problemy, jeżeli chodzi o czas, a nie o pieniądze. Wielokrotnie, bo tam jakieś różne aspekty, kwestie poruszaliśmy, pytałem się, słuchajcie państwo, bo przy realizacji zadań inwestycyjnych, a to jest bardzo duża inwestycja, nigdy też do końca nie wiadomo, co może wykonawcy spotkać po drodze. Często zdarzają się niespodzianki. I tutaj zapewniano nas o jednym, nawet jeżeli projektant dopuści jakieś zmiany, to wszystko ma się bilansować? I na dzień dzisiejszy powiedzieli to, bo ja zapytałem wprost, czy to wpłynie na ostateczną cenę? Bo powiedziałem krótko, ja nie mam zamiaru po prokuratorach biegać, tak? Postępowanie przetargowe rządzi się swoimi prawami. Jeżeli nawet jest możliwość robót dodatkowych, to się często kończy tak, że ktoś, bo ja to przerabiałem i moi pracownicy w kwestii rozbudowy żłobka, innych inwestycji. Że ja znam wielu samorządowców, którzy są zachowawczy, bo mówią, a po co ja mam robić, jak ja później będę miał problemy, będę ciągnięty po różnych instytucjach. Ja tak nie działam. Ja jestem odważny, uważam, że znam się na swojej pracy. Od 20 już, teraz 25 rok jestem samorządowcem. Nie postawiłem nigdy na karierę naukową, chociaż mogłem. Mogłem być prawnikiem i w zawodzie prawnika się realizować. Chciałem być samorządowcem. I zmierzam do tego, że tutaj, jeżeli chodzi o stadion, było zapewnienie, nie ma, jeżeli pan zadał pytanie, czy jest zagrożenie, jakieś tam miliony, to już w ogóle, no nie. Otrzymałem wielokrotnie jasną odpowiedź w gronie kilkunastu czy dwudziestu osób, bo nie liczyłem dokładnie, że w tej chwili nie ma nic takiego. Prace idą w miarę planowo, jakiś tam poślizg czasowy jest, on jest spowodowany chyba z tymi warunkami pogodowymi. Bo sami państwo wiecie, no takich opadów deszczu i poziomu wód gruntowych nie było, tak jak hydrolodzy mówią, ja to czytałem w internecie, od mniej więcej 15 lat. W ostatnio była susza, poziom wód gruntowych opadał, w studniach gdzieś na terenach wiejskich u nas był mały ten stan, coraz głębiej trzeba było kopać. W tej chwili, sami państwo wiecie, jak to wygląda, będzie pocisk czasowy, oni planują. No chciałem, żeby to było gdzieś w połowie sierpnia, mówiono, że na pewno na 1 września ten stadion powinien być zakończony i otwarty. Tak jak dzieci przyjdą do szkół, można by zrobić jakąś fajną imprezę sportową. No, wszystko na ten temat. Czyli dementuję, nie ma takiej w tej chwili w ogóle możliwości. Pytałem wprost, odpowiedź też jest wprost na wiele wątków rozmawialiśmy, jakieś tam się pojawiają kwestie. One są na bieżąco rozwiązywane w granicach prawa i mówię, to by było niepokojące, gdyby nagle się wychylono gdzieś właśnie z kosztami na naszą niekorzyść. Czas jest tutaj większym problemem, ale no z przyczyn od nas nie zależy. Ja to rozumiem, no muszę się też wytłumaczyć, bo to tak my nie możemy
na słowo tylko, tak? Muszą być argumenty, żeby przesunąć w czasie, ale jest to możliwe. I tutaj mówię, wstępnie rozmawialiśmy, że na początek września tak. będzie gotowy. Panie burmistrzu, Straż Miejska. Straż Miejska to panu komendantowi Juliuszowi Tomińskiemu oddam głos, bo on tutaj zawiaduje tymi strażnikami, niech opowie, co robią. Dzień dobry Państwu. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że służba w Straży Miejskiej ma charakter patrolowo-interwencyjny, co oznacza, że głównym zadaniem jest patrolowanie terenu, który znajduje się w rejonie służbowej odpowiedzialności. W przypadku Straży Miejskiej w Nowym Tomyśle jest to teren gminy Nowy Tomyśl. Celem takich patroli jest monitorowanie stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego, spokoju, ale jednocześnie podejmujemy interwencje w reakcji na przyjmowane przez nas zgłoszenia z różnych źródeł, czy to od mieszkańców, w tym od sołtysów, czy na przykład od różnego rodzaju innych służb, jak na przykład policja, z którą w zakresie zabezpieczania porządku publicznego ściśle współdziałamy. Można wyodrębnić kilka obszarów, w których działamy. Jest to ochrona środowiska, ochrona zwierząt, bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeśli chodzi o ochronę środowiska, to w ostatnim czasie dosyć intensywnie przeprowadzamy kontrolę przestrzegania uchwały antysmogowej. Jest to obowiązek, który nakłada na nas program ochrony powietrza wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku. Zgodnie z tym programem w gminach miejsko-wiejskich, czyli takich jak gmina Nowy Tomyśl, należy przeprowadzać w latach 2021-2025 co najmniej 100 kontroli rocznie. Od początku tego roku do dnia dzisiejszego przeprowadziliśmy już 80 takich kontroli. W ich toku zwracamy uwagę na konieczność wymiany źródeł ogrzewania niespełniających w świetle obecnych obowiązujących przepisów wymagań na te zgodne z obowiązującymi przepisami. Jeśli chodzi o ochronę zwierząt, to nasze działania sprowadzają się do walki z bezdomnością, głównie psów. W całym zeszłym roku, mnie pamięć nie myli, mieliśmy ponad 120 interwencji dotyczących zwierząt. Jeśli chodzi o zadania patrolowe, to odkąd zostałem komendantem do końca zeszłego roku wykonanych zostało ponad 1000 zadań patrolowych, w tym ponad 360 razy kontrolowano obiekty komunalne. No a jeśli chodzi o ruch drogowy, no to w tym zakresie też wspomagamy na tyle, na ile możemy policję. Prowadzimy postępowania w sprawie o wykroczenia. Wprowadziliśmy taki system tak zwanych żółtych kartek, czyli
polega to na tym, że w przypadku stwierdzenia wykroczenia drogowego o nieznacznej społecznej szkodliwości zostawiamy zawodzieraczką karteczkę informującą o tym, że kierowca takiego pojazdu popełnił wykroczenie. Stanowi to jakby takie uprzedzenie, no, że w przypadku stwierdzenia przez strażników popełnienia podobnego wykroczenia w przyszłości, no, zostanie nałożony mandat. Panie komendancie, do brzegu. Ja jeszcze mam pytanie. Ile takich wykroczeń zostało wykrytych oraz w jaki sposób jest wykorzystywany monitoring miejski przez Straż Miejską? To może chociaż jakieś o monitoringu, bo pewnie nie zna pan ilości tutaj. Tak? No, ilości nie znam. To proszę o monitoringu. Natomiast zdarza się, że mieszkańcy, nasi świadkowie zdarzenia drogowego zawiadamiają nas o nim i w takiej sytuacji przeglądamy zapisy monitoringu wizyjnego i jeżeli ujawnimy, że zdarzenie drogowe zostało zapisane przez monitoring, uda się odczytać na przykład numery rejestracyjne pojazdu, no wtedy podejmujemy stosowne czynności. Sam osobiście prowadzę postępowanie na podstawie takiego ujawnienia. Czyli na bieżąco nie zostaje on wykorzystywany w czasie rzeczywistym? Jest na bieżąco wykorzystywany w czasie rzeczywistym, między innymi przez policję. Ale nie, mi chodzi o Straż Miejską, nie policję. Straż Miejska póki co nie posiadała się zdolności bilokacyjnych. Jak powiedziałem, naszym głównym zadaniem jest patrolowanie terenu gminy Nowy Domyśl. Jest nas zbyt mało. Prosiliśmy o przyjęcie formy takiej, że pytanie było zadane, pan komendant odpowiada i w tej chwili rozumiem, że temat został straży wyczerpany. Szanowni państwo, z tego co wiem, monitory są włączone, monitoring jest, panie, które pracują w Straży Miejskiej mają podgląd, panowie są w terenie, Straż Miejska współpracuje również z policją. Jeżeli miałby pan jeszcze jakieś dodatkowe pytania, proszę bezpośrednio na piśmie albo na maila, nawet do mnie, ja przekażę do Straży Miejskiej i wtedy dokładne dane podamy. Panie komendancie, ostatnie słowo. Jeżeli jest pan zainteresowany tym, jak wygląda nasza praca, zapraszam. Dziękuję panu bardzo. I teraz ja, korzystając z okazji, że jestem przy głosie, kilka jeszcze zadanych pytań. Szczególnie chciałabym uspokoić panie, które mówiły o placu Chopina, o zieleni. Proszę się nie martwić. Zostaliśmy trochę przymuszeni do opracowania planu rewitalizacji zieleni w obrębie placu Chopina przez Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska. Wspólnie, ja też uczestniczyłam w tych spotkaniach, wspólnie opracowana została dokumentacja projektowa mówiąca o usunięciu części drzew z płaszczyzny placu, ale zaraz będą dokonane nowe nasadzenia drzew o większej, czy nie takiej małej średnicy, bo to też zostaliśmy zobligowani, że mają to być drzewa już o odpowiedniej średnicy pnia. Ustalono gatunki drzew, ja w tej chwili dokładnie nie pamiętam. Jeżeli ktoś by chciałby to zobaczyć, był zainteresowany, zapraszam do urzędu albo do parku miejskiego, ponieważ park miejski podjął działania związane z rewitalizacją tych drzew. Mieliśmy sygnały, że są one już rzeczywiście w jakiejś takiej złej dendrologicznej kondycji, dlatego wspólnie z panią kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego podjęliśmy i z parkiem miejskim, z panią dyrektor parku miejskiego podjęliśmy działania związane z kompleksowym opracowaniem takiej dokumentacji, a nie jakąś taką rabunkową wycinką drzew. Na pewno będzie zieleń, będą kilkupoziomowe zielenie. Nie idziemy w kierunku brukowania, nie idziemy w kierunku pustyni. Ma to być miejsce przyjazne i zacienione i zielone. Tym bardziej, że jest to centrum Nowego Domyśla. I jeżeli
Ja zapraszam, ja chętnie pani pokażę i wszystko opowiem, jeżeli pani by mogła przyjść. Jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu jestem na miejscu, to byśmy opowiedzieli. Ja tylko pozwolę sobie odpowiedzieć jeszcze na komunikację miejską. Dzisiaj odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim, jeżeli chodzi o funkcjonowanie autobusu tego elektrycznego i podjęliśmy rozmowy z operatorem, czyli z przedsiębiorstwem usługowym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Chodzi tutaj o wprowadzenie nowych też kursów tym autobusem elektrycznym, weryfikację rozkładu jazdy pod kątem tutaj miasta i jakby skonfigurowania obydwóch autobusów w taki sposób i tych połączeń, żeby można było dowozić, bo głównie autobus elektryczny miałby na celu funkcjonowanie w obrębie wsi i dowożenie do miasta. Wstępnie pani prezes przygotowała taki plan. W przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Komisji Rady Miejskiej. Ja też przedstawię radnym, żeby się zapoznali. Jest to jakby projekt do... Znaczy będzie to jakby pierwszy etap wdrożenia komunikacji miejskiej. Zobaczymy, jak ona nam się sprawdzi i w jaki sposób i jakie będzie zapotrzebowanie na te poszczególne połączenia. To nie jest nic docelowego. Proszę tego tak nie traktować, ponieważ sami nie wiemy, ile osób będzie zainteresowanych i też nie chcielibyśmy, żeby puste autobusy, ten bus i autobus jeździły. Także to też będzie jeszcze procedowane i będziemy się spotykali, rozmawiali. A pani zgłoszenie odnośnie połączeń między godziną 9.10 a 13.10 też zapisałam i będziemy brali pod uwagę. Jeżeli chodzi o... czy kryteria były znane przed składaniem wniosku i jeżeli chodzi jeszcze o geotermię, jak to sporządził dokumentację projektową. Ja powiem trochę z historii. Dokumentację, bo akurat byłam tym świadkiem i uczestniczyłam w tych procesach. To co wiem, to państwu powiem, resztę dokończy pan prezes, jeżeli ja o coś pominę. Dokumentację projektową opracowało przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, spółka pod kierownictwem pana prezesa Kowalskiego. I to rzeczywiście już było trochę lat temu. Dokumentację sporządzono po to, żeby pan prezes czy spółka mogła ubiegać się o dofinansowanie i przeprowadzić tą inwestycję. Pan prezes przyszedł do mnie osobiście z tym projektem i powiedział, że jest szansa na to, aby gmina złożyła wniosek, wtedy, a nie spółka, wtedy będzie większe dofinansowanie, jako gmina otrzymamy wyższe dofinansowanie, wyższy procent dofinansowania, niż gdyby otrzymała spółka. I rzeczywiście tak było. Dlatego też ten projekt przejęliśmy i nasze Biuro Funduszy Zewnętrznych na podstawie tego projektu opracowało wniosek i ten wniosek razem z projektem był procedowany. No zawsze mieliśmy tam jakieś problemy, ale to wiadomo, przy każdych dofinansowaniach te problemy funkcjonują i trzeba tam pewne rzeczy uzupełniać, robić i tak też się działo. Natomiast ostatnio, kiedy wydawało nam się, że znając kryteria regulamin dofinansowania i faktycznie spotkaliśmy się z panem prezesem i Biuro Funduszy Zewnętrznych, panie też rozmawiały z panem prezesem Kowalskim, byliśmy w stałym kontakcie z autorem projektu, z panem profesorem Zimnym, który na ile mógł, na tyle dostosowywał ten projekt do kryteriów, które były ogłoszone. No i spodziewaliśmy się, że rzeczywiście ten projekt z tym wnioskiem przejdzie. I jakże było nasze zdziwienie, kiedy otrzymaliśmy 40 punktów na 70 możliwych, gdzie przy ilości 46 mielibyśmy już zakwalifikowane dokumenty do dofinansowania. Dlatego też wystąpiliśmy o to, aby nam dokładnie opisano, bo kryteria, które są wymienione, one są takie, szanowni państwo, ogólnikowe. Wydajność eksploatacyjna wód termalnych, koniec, tak? A dopiero jak nam przysłano
te wnioski, które czytał tutaj pan prezes, to tam jest dokładnie powiedziane i sformułowane, co dokładnie w jakich szczegółach powinno być. I my teraz już jesteśmy o tyle mądrzejsi, że ten projekt będzie można dostosować, ale będzie musiał to być praktycznie od nowa opracowane, tak? Bo na tej dokumentacji nie możemy dokonywać tych zmian i poprawek, czyli trzeba będzie to zrobić. I oczywiście pójdziemy w tym kierunku, żeby dalej procedować i żeby te pieniądze spróbować otrzymać. A w którym to było roku? Od 2017 roku. Dokumentacja była opracowana. To super. Super, 2024. Tak pracuje pani i pan burmistrz pani, i w mojej sprawie to samo. Proszę, ja tutaj powiedziałam państwu, jakie mamy kryteria, jeżeli ktoś chce. Pani mnie oczywiście znowu nie zrozumiała, szkoda. No, jak zwykle w każdym razie pani powiedziałam, kto opracował dokumentację projektową i kto odpowiadał za tą dokumentację. A ponieważ jako gmina funkcjonujemy w tym systemie wspólnie razem ze spółką, więc razem będziemy musieli dalej działać, żeby procedować. I przechodzimy do kolejnego punktu. Tutaj bym poprosiła, żeby na pytania, czy na obwodnicy Glinna powstanie ścieżka oraz ile mamy projektów i ile wydaliśmy na projekty, to odpowie pan Łukasz Czaplicki. I na koniec pan burmistrz w sprawie tych 11 milionów, o które pytał pan Wrockowiak. Ja mam jeszcze pytanie, czy nadzór nad inwestycją stadionu ma wyglądać tak jak nadzór nad rozbudową przedszkola numer 1 i ulicy Piłsudskiego? Ja tutaj z dyspozycją pani burmistrz pozwolę sobie odpowiedzieć na pytania dotyczące kwestii drogowej odnośnie ścieżki. Przyjdę do obwodnicy na linii, nie do końca wiem, o którą tutaj pani chodzi. Jeśli chodzi o tą nową obwodnicę z wiaduktem, będzie tutaj ścieżka rowerowa. Jest to ścieżka rowerowa od Przyłęku w kierunku skrzyżowania na Zbąszyn. Tutaj też jest ścieżka rowerowa zaprojektowana. To są wszystko ścieżki po stronie, że tak powiem, realizacji jest po stronie WZDW. Brakuje tak jakby Wielkopolski Zarząd Dróg Krajowych w Poznaniu, czyli oni są jakby inwestorem, my wykonaliśmy w obu przypadkach dokumentację. Będzie brakował odcinek ścieżki między krzyżówką ze światłami do nowego ronda koło Feniksa. I jeszcze teraz wykonujemy program funkcjonalno-użytkowy dla ulicy Targowej w kierunku właśnie Feniksa, który nam jakby połączy tą nową ścieżkę od kierunku, od wiaduktu. To nie będzie tutaj to panią satysfakcjonuje odnośnie tych ścieżek. Dalej pytanie odnośnie tutaj środków na projekty, jakie mamy w tym roku przeznaczenie w budżecie, no to my jako Wydział tutaj Drogowy pod gminę mamy, z tego co podliczyłem, około 900 tysięcy złotych na projekty. No i oprócz tego by należało dodać te środki, które mają jednostki oświatowe podległe pod gminę. Oni też tam jakieś, tam wiem, że projekty, chociażby tak jak jedna hala sportowa ma powstać przy szkole podstawowej numer 1, no to tam też będzie jakaś kwota na pewno, co na pewno jeden milion, co pan tutaj mówił, to przekroczy. Co do projektów, które tak jakby czekają w szafach do realizacji, na które mamy zgodę i decyzję, no to mamy na pewno zaprojektowane to, co burmistrz mówił, cały tutaj ten wiertel ulicy Granitowa, Kanałowa, Kwarcowa, Piaskowa i tak dalej. To jest jedno miejsce. Może pan powie, ile kosztował projekt na rozbudowę szkoły jedynki? Tak. Z całą infrastrukturą dookoła. Szanowni Państwo, przyjęliśmy pewną zasadę, miała trwać 2 godziny, za chwilę będzie trwało jeszcze więcej. Jeżeli Państwo macie pytania, możecie je złożyć w formie pisemnej. Proszę nie krzyczeć. No jak nie krzyczeć? Jeżeli w tej chwili Państwo nie chcecie, żebyśmy dalej udzielali odpowiedzi, to zakończymy to spotkanie. Ale wydaje mi się, że kultura powinna nas obowiązywać wszędzie. Jesteśmy już prawie 30 minut po czasie. Zostało nam ostatnie pytanie w sprawie dofinansowania, o które na pewno czeka na odpowiedź pan Adam Frąckowiak, więc ja proszę panie burmistrzu o udzielenie odpowiedzi i na tym będziemy kończyli nasze spotkanie. Panie burmistrzu, bardzo proszę o zakończenie. Panie burmistrzu? Panie burmistrzu, śpi pan? Proszę elegancko.
wiem, ale zapewne krócej od niejednego z państwa mieszkańców. Panie burmistrzu, proszę do meritum. Nie wdajemy się w dyskusję. Wystarczy, że pani tutaj się bardzo denerwuje. Proszę o udzielenie odpowiedzi. Pani jeszcze bardziej. Fajne spotkanie, słuchajcie państwo, 2,5-godzinne. Dociągnijmy w tej konwencji spokoju i kultury do końca, bo ja często podkreślam i na zebraniach wiejskich mogą być ostre tematy, mogą być ciężkie tematy. Byleby to miało jakieś ramy i to na ogół i prawie zawsze tak jest, więc dzisiaj też się tam na to zachowuję. Tym bardziej, tak jak powiedziałam, to jest moje ostatnie spotkanie z państwem w tej kadencji. Brawo! I należy to uszanować. Ja jestem, jeszcze raz powtarzam, cieszę się, jestem dumny, że przychodzą mieszkańcy, macie swoje problemy, podziękowania, różne kwestie. Te spotkania gdzieś indziej, z tego co wiem, nie występują. U mnie tak. Ja się nie boję wyjść do ludzi i rozmawiać. Ja nawet się też na nie boję tematu. Jeszcze i teraz wracając do finansowania. Zakładam, że tu chodzi o inwestycję związaną z budową ulic Irysowa, Konwaliowa, Lawendowa i jeszcze jedna, i Goździkowa. No. I to wyglądało tak, że w kwietniu 2019 roku otrzymaliśmy decyzję z RIT. Decyzja z RIT to jest takie narzędzie prawne, budowlane, które pozwala realizować inwestycje, czyli zacząć budowę. Ta decyzja na szczęście jest bezterminowa, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jak mamy projekty jakieś budowlane, to co do zasady, to one są ważne 6 miesięcy, trzeba ich później aktualizować, żeby wszcząć postępowanie przetargowe. I teraz wracając do tej decyzji zrydowskiej. Zgodnie z kosztorysem, był projekt i kosztorys, tak? Klasyka gatunku budowlanego. I w sierpniu początek sierpnia 2021 roku kosztorys na te cztery ulice wyniósł 28 milionów 100 kilkadziesiąt tysięcy, z tego co pamiętam. I otrzymaliśmy i wnioskowaliśmy o dofinansowanie zewnętrzne z rządowych środków. I teraz tak, my otrzymaliśmy informację, że zostaliśmy na liście rezerwowej. Czyli nie dostaliśmy dofinansowania, ale w razie czego zawsze gdzieś tam w rezerwie, jak coś się zmieni, to mamy szansę wskoczyć i otrzymać. No i okazało się pod koniec listopada 2022 roku, że tutaj nas jakby przenoszą do tej grupy z dofinansowaniem i zrobiliśmy szybko, tak jak powiedziałem, trzeba aktualizację mieć, tak? Zrobiliśmy aktualizację tego kosztorysu i słuchajcie państwo, to było 28 milionów 100 tysięcy czy 300 tysięcy, okazało się, że jest ponad 37 milionów 400 tysięcy, 463 chyba dokładnie, 37 milionów 463 tysiące po aktualizacji kosztorysu. Na przestrzeni niecałego półtora roku zmienia się kwota o 9 milionów, mówiąc w skrócie. Moje pisma, bo dwa pisma wystosowałem do tej instytucji finansującej, do służb tutaj wojewody, żeby, ponieważ po pierwsze nie mamy w ogóle zaplanowanej inwestycji w budżecie, no bo nie byśmy, byliśmy na liście rezerwowej, więc daliśmy spokój. To należy, nie mamy wpisane tego w budżet po pierwsze, a po drugie nie mamy środków. I teraz to, co pan powiedział, dlaczego 11 milionów? Bo to wynikało z harmonogramu. W 2022 roku mieliśmy otrzymać 4,5 miliona dofinansowania, w 2023 4,5, a w 2024 2 miliony 200 tysięcy. Mniej więcej to 11 milionów. I teraz nie wprowadzając tego, bo to było dosłownie kilka tygodni przed świętami, nie wprowadzając tego do budżetu, bo ja stwierdziłem, i tak nie mamy środków. Nie mając tego w budżecie, tracimy te 4,5 miliona. Dostajemy już mniej dofinansowania. A mi chodzi o proporcje. Ja to tłumaczyłem na jednej sesji. Proporcje się zmieniły. Jeżeli początkowo inwestycja miała kosztować te 27 milionów, a później się okazuje, że ma kosztować, przepraszam, 28, a ma kosztować później 37, no to słuchajcie państwo, to nawet ten zakres dofinansowania, proporcje, chodziło o te procenty, ile my z zewnątrz dostaniemy, a ile musimy dołożyć. No okazuje się, że jeżeli dostajemy 11 milionów dofinansowania, a całość ma kosztować te 37 tysięcy, to 26 milionów złotych na cztery ulice. 26 milionów złotych. To skąd je wziąć?
Więc siłą rzeczy, ale moje pismo było takie, słuchajcie, bardzo chętnie dziękujemy, proszę, weźmy pod uwagę, szanowni państwo, irysową, bo irysowa w tym kosztorysie była najdroższa. W pełni właśnie miała być, w pełni wyposażona. Koszt, i teraz też, żebyście państwo zobaczyli, irysowa w sierpniu 2021 roku, jak była projektowana, miała kosztować 10 milionów 100 tysięcy. Tak powiedział Koszewski, sama irysowa. Natomiast jak dostaliśmy już aktualizację pod koniec tego 2022 roku, irysowa miała kosztować 13 463 tysiące złotych, jeżeli pamiętam. Na pewno gdzieś 3 miliony 300 tysięcy więcej, jedna ulica. 13 milionów, w skrócie 300 tysięcy. Irysowa tylko. No i siłą rzeczy, no słuchajcie państwo, z czego to wydać? I żałuję, że w ogóle składaliśmy wniosek. Panie burmistrzu, jeszcze było jedno kryterium. Dostaliśmy informację w listopadzie, a do końca grudnia mieliśmy mieć podpisaną umowę z wykonawcą. Co nie było realne, że przeprowadzić przed. Przypominam, że jest okres świąteczny. No, i że biuro jest nieczynne. Nie o to chodzi. Po prostu jednostki też się muszą rozliczać i postępowanie przetargowe jest nierealne, żeby przeprowadzić i podpisać umowy. A stracimy, mówię, nie wykonując tego, stracilibyśmy na początku na pewno jeszcze mniej. Z tych 11 milionów 4,5 nam by odjęli. No takie są realne. Ale powiem państwu tak, i to słusznie, no fakty są takie, że 11 milionów nie zostało wykorzystane. Ale tak powiedziałem, w międzyczasie ceny poszły ostre do góry, i gmina znacznie więcej by musiała dołożyć, nie było z czego. Niestety, tak to wyglądało, trzeba było taką decyzję podjąć. Druga sprawa, to ja powiem tak, słuchajcie państwo, bo tu jeżeli się przypisuje mi takie rzeczy, to ja powiem, ale jest druga strona medalu, też z Polskiego Ładu. To ja ostro broniłem 10 milionów dofinansowania na ten stadion. Bo pamiętacie państwo, co było na sesji? Była telewizja, były inne rzeczy. Część radnych nie chciała. Panie burmistrzu, proszę tylko na pytanie i kończymy. Dobra, przepraszam, dobrze, słuchajcie. Bardzo państwu serdecznie dziękujemy. Panie burmistrzu, ostatnie słowo. Szanowni państwo, no przede wszystkim chciałbym podziękować za te 5,5 roku trudnych lat w samorządzie. Dla każdego samorządowca, tak powiedziałem, 3 kryzysy, wydłużona kadencja. Wiele się działo, uważam, że wiele dobrego się wydarzyło w naszej gminie. Jestem dumny, że miasto i sołectwa się tak dobrze rozwijają, że tutaj ludzie z zewnątrz przyjeżdżają i chciałbym, żebyście państwo też byli dumni z naszej gminy. Żebyście byli dumni, bo naprawdę mamy z czego. Ja wiem, że zawsze będą jakieś problemy do rozwiązania, ale po to jest ten samorząd, żeby rozwiązywać te problemy. Nie zawsze się wszystko da od razu zrobić. Uważam, że żyjemy jeszcze w miarę dobrych czasach, wykorzystajmy ten czas, spożytkujmy go dobrze i na pewno ten przeskok, który się wydarzył na przestrzeni 90 lat, o którym wspominałem, jest dostrzegalny. Naprawdę, ludzie z zewnątrz, ja mam wiele głosów, czy z zagranicy, mówią, że tutaj naprawdę to jest świetne miasto, możemy być z niego dumni i bądźcie z niego dumni. Ja 17 lat temu postawiłem na Nowy Tomyśl. Przychodząc z Nowego Tomyśla. I nie żałuję tego. I nie żałuję tego. I to wystarczy, słuchajcie państwo. I to wystarczy. I dziękuję wam za to, że tutaj przyszliście. Dziękuję wam za to, że żyjecie w Nowym Tomyślu. Pomogliście też wybrać inne miejsce na ziemi. I twórzmy tę małą społeczność. Ja rozumiem, że w tym kociołku musi się gotować, ale niech się gotuje tak, żeby z tego jakaś dobra zupa wyszła. Tak? Coś dobrego. No, żeby nie przesolić też czasami, ale to wy musicie pilnować władz samorządowych, nieważne jakie będą, dopingować, bo ja zawsze mówię, krytyka tak, ona musi być. Ja nie miałem tutaj łatwo, sami wiecie, jak się ma radę przeciwko, no to nie jest łatwo, ale to też dopinguje, tak? Jest kontrola, no dobrze, jest kontrola społeczna, bo inni jak nie mają czegoś takiego, to siedzą na laurach, a to nie jest do końca dobre. Więc ja tak do końca też nie chcę narzekać. To ma swoje plusy, minusy, ale mówię, słuchajcie państwo, sołectwa wiedzą, ja to na każdym zebraniu mówię, tam jest bezpośrednia forma jeszcze demokracji. Przychodzą ludzie i na zebraniach wiejskich głosują. I dajmy się ludziom też wypowiedzieć. Samorządy niech pozostaną samorządami. Bo przychodzi kolejna władza i tak powiedziałem, polityka próbuje wyciągnąć łapy po samorządy. Nie. My chcemy być blisko was, blisko ludzi, rozwiązywać wasze problemy. My to potrafimy robić.
Niech politycy robią swoje, ale niech nie próbują psuć samorządów. My sobie sami poradzimy. To jest najcenniejsza wartość tego ustroju. Po 89 roku. Samorządność, tak? Pamiętajcie o tym. Słuchajcie Państwo, ja sobie zrobię jeszcze zdjęcie sesji, bo stołek burmistrza jest zawałowym stołkiem. Ja mam takie marzenie na koniec, że jak dożyję późnej starości i będę miał dobrą pamięć, to ja sobie chętnie do tego zdjęcia będę wracał. Dziękuję za te 5,5 roku. A co dalej? Ja chociażbym zrobiła sobie selfie z panem, to nie wracałabym do tego. Życzę wam wszystkiego dobrego. Nie wracałabym do tego, w ogóle. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.